Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie ukrywam, że to pytanie, o które Pani Hanna zadała, też zadawałem sobie, czemu Państwo mnie tutaj w ogóle zaprosili. Tym bardziej, jak zawsze pada temat dieta, to nie ukrywam, że ja dostaję ciarek. Jak Państwo widzicie po mnie, ekspertem od diet nie jestem i wszystkie moje zmaganie się z dietami to była zawsze totalna porażka albo depresja. Rzeczywiście styk, wszystko to, co Pani Hanna powiedziała, jest prawdą. Przecież myśmy zresztą negocjowali długo tematy, o czym ja w ogóle sensowny mogę Państwu powiedzieć, tak żeby nie zanudzić, bo mam taki zwyczaj, że staram się nie zabierać głosu na tematy, na których się nie znam, czyli na przykład na temat diet. No więc taki będzie z grubsza program tego wykładu, który wydaje się być, dobrze, tak, dobrze, który jest jakby kompromisem wśród tych naszych dyskusji. Także opowiem Państwu głównie o fizjologii snu, bo to jest taka wiedza, która nie jest powszechna, tego się nie uczy ani w liceach, ani na studiach medycznych. Opowiem Państwu o tym, co też Pani zapowiedziała, jak ten sen wpływa na naszą sprawność fizyczną. Postaram się również z grubsza wejść w punkt numer 4, to są wybrane zagadnienia, wybranych zaburzeń. Ja powiem Państwu tak, że różnych zaburzeń jest opisanych kilkaset, no, się mówi, że ponad 300, one są pogrupowane w 7 kategorii. Jeśli jeszcze Państwo na sali będziecie siedzieli przy tym punkcie 4, to oczywiście usłyszycie o kilku wybranych zagadnieniach. No i to, czego mi się nie udało uciec, to te dwa ostatnie punkty o dietach, więc ja może do tego końca Państwu na początek powiem dwa słowa wstępu. Na pewno sen jest związany z jedzeniem. Ja już tutaj sobie pozwoliłem powiedzieć na takim krótkim wywiadzie, który przeze mną przeprowadzono, że to, co jest jedną z najnowszych zdobyczy snu, czyli ostatnie 5-7 lat, to wykazanie związku pomiędzy długością snu a otyłością. Ja Państwu pokażę w trakcie tego wykładu pewne struktury, które są odpowiedzialne za nasze odżywianie, ale generalnie wiadomo, że wtedy, kiedy człowiek, zwłaszcza młody człowiek, śpi za krótko, to wtedy ewidentnie tyje. I to jest związane z zaburzeniami hormonalnymi, czy wzrostem grelin, spadek leptyn. Nawet krótkie eksperymenty, 2, 3, 4, no deprywacje snu, kiedy na przykład człowiek nie może spać, powodują już znaczący wzrost apetytu. A jak tych nocy zaburzonych jest nie 4, a 40 czy 400, to wtedy mamy już ewidentną nadwagę. Także przy okazji jak nadciśnienie. To jakby są ewidentne dane, pokażę Państwu tutaj dane naukowe. Troszkę jakby wychodzącą też z tego schematu jest choroba, którą tutaj Państwo może słyszeli, jest tak zwane nocne jedzenie. Ja nie wiem, czy o niej wspomnę, bo to jest dość rzadkie zjawisko, ale generalnie dotyczy pacjentów, którzy budzą się w nocy, jak nie zjedzą, to nie zasną, prawda? Mało tego, muszą jeść tylko słodycze. Jak ja już z tymi pacjentami ćwiczyłem, chętnie w dyskusji posłucham Państwa rad, bo znowu tak trochę o tej diecie, ja zakładam, że wszyscy w tej sali się na dietach znają lepiej ode mnie, więc ja tutaj będę starał się unikać mówienia o tym, bo tak dla mnie to te wszystkie kalorie, te różne białka, to trochę abstrakcja, powiem szczerze, i te różne rozmowy z dietetykami, to ja ich w ogóle nie rozumiem. Jak można odmawiać sobie jakiegoś dobrego boczku, dobrego kurczaka schabowego i tak dalej, no to przecież bez tego życie traci sens, ale to moje prywatne zdanie, no więc oczywiście z tymi pacjentami ćwiczę, ich katuję tak jak mnie dietetycy katują, czyli jakieś tam pieczywo, ale to się nie daje, jak już przy pacjentce wszystko schowa do swojej domownicy, w zamku lodówkę na kłódkę, kłótnie na kłódkę, to pacjentka potrafiła sobie cukier z cukiernicy łyżeczką wyjadać i dopiero zasnęła, prawda? Także mogę o tej chorobie opowiedzieć, ona jest dość rzadka, my ją jakoś tam leczymy. No ale zacznę od początku, czy coś, na czym się znam, czyli fizjologia snu, więc pierwsze pytanie: jak badamy sen, bo tutaj zawsze też takie pytanie towarzyskie, jak się czasami potem pytam w gronie towarzyskim, ja to się zajmuję badaniami snu, słuchaj, o słuchaj, fajnie, to powiedz mi, się zęby śniły, co to znaczy. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy i w ogóle nigdy mnie to nie interesowało i się w ogóle nigdy nie zajmowałem, ponieważ no, to nie ma żadnych podstaw naukowych. Znaczy generalnie to tego taki sposób tłumaczenia snów. Oczywiście marzenia senne są elementem snu, ale tak naprawdę nie najważniejszym. Badanie snu polega na badaniu polisomnograficznym, czyli my pacjentowi, który ma spać, przyklejamy na głowie około 20 elektrod, przyklejają czujniki pod nosem, na brodzie, na klatce piersiowej i w ten sposób podglądamy jego różne funkcje fizjologiczne, które w nocy będziemy badali. Oczywiście ilość tych czujników na pacjencie zależy od tego, co badamy. Jak badamy zaburzenia oddychania, to sprawdzamy, czy przepływa powietrze, czy jest chrapanie, czy rusza się klatka piersiowa, czy jest dobre wysycenie tlenem. Jak badamy ruchu kończyn, to oklejamy kończyny różnymi czujnikami, czy pacjent nie macha nogami w środku nocy. Jeśli pacjent ma, nie wiem, zaburzenia rytmu serca w nocy, to jest więcej EKG przyklejonych, także generalnie badanie snu polega na podglądaniu różnych funkcji. Tutaj na potrzeby tego wykładu interesuje nas oczywiście głównie mózg, no bo tutaj jeśli definiujemy sen, to sen jest to spontaniczna utrata świadomości, która następuje każdego wieczoru i spontaniczne odzyskiwanie tej świadomości rano i to wszyscy wiemy i odczuwamy. Natomiast co się dzieje pod tą wyłączoną świadomością, Państwu za chwilę pokażę, bo dzieje się bardzo wiele i to wszystko się dzieje w mózgu. Więc ja Państwa przeprowadzę przez ten śpiący mózg, jak to wygląda. Podstawy do badania
badania polisomnograficznego zostały, znaczy pierwsze badania robiono jeszcze w latach 30., 40., ale to były zupełne eksperymenty. Jak Państwo widzicie, badanie snu jest oparte na elektroencefalografii, to też jako ciekawostkę, elektroencefalografię po raz pierwszy odkryto w latach 20. XX wieku, to był niemiecki psychiatra Hans Berger. 10-15 lat później Amerykanie robili pierwsze badania EEG we śnie, ale tak naprawdę podstawy współczesnej polisomnografii to są badania lat 50., 60. ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z pracowni w Chicago, która zaczęła regularnie tych pacjentów badać. I to się na tyle zaczęło rozrastać, że w 1968 roku dwóch Amerykanów, Alan Rechtschaffen i Anthony Cales, postanowili opisać, napisać podręcznik, jak się bada, jak się rejestruje sen, jak się go opisuje. I proszę Państwa, że ten podręcznik Rechtschaffena i Calesa był przez następne pół wieku taką biblią wszystkich badaczy snu. Też jak się tym zająłem na początku lat 80., to tego podręcznika się musiałem wkuwać na pamięć, bo to było fascynujące. Jak Państwo widzicie z tej ilustracji, stąd się wzięła nazwa polisomnografia, poli, bo mamy wiele odprowadzeń, somnografia, bo oceniamy to w trakcie snu. Także w tradycyjnej polisomnografii, żeby opisać sen człowieka, musimy zarejestrować fale mózgowe, musimy zarejestrować ruchy gałek ocznych i poziom napięcia mięśniowego. I te trzy funkcje fizjologiczne opisują nam sen. Tak wyglądała pracownia badacza snu jeszcze za moich czasów, mojej młodości. To oczywiście rejestrowano na papierze. Mimo, że ten papier sunął się dwa razy wolniej w rutynowym EEG, to i tak z całej nocy mieliśmy 560-580 metrów papieru, które potem się pracowicie oglądało. To oczywiście to wszystko przejęły komputery. Jest bardzo dużo automatyzacji, ale nie ukrywam, że ślęczenie dalej musimy ślęczeć nad tymi zapisami, jeśli coś chcemy z tych zapisów wyciągnąć. I tutaj chciałem Państwa pokrótce przeprowadzić przez to nasze zasypianie, jak to wygląda. Tu mnie wspomnę, że nie będzie animacji, a może i lepiej. Podzieliłem Państwu cały jakby... To są zmiany fal mózgowych od gwałtownego czuwania poprzez relaksowane czuwanie, płytki sen, głęboki sen i sen REM. Także tak to się zmienia wtedy, kiedy zasypiamy. Czyli teraz, kiedy czuwamy, a jeszcze jedna uwaga. Oczywiście proszę się tych krzywych nie przerażać, bo to nie o to chodzi, żeby Państwa tym przerazić, tylko pokazuję Państwu oryginalne krzywe zapisy fal mózgowych, ale tak naprawdę, jeśli mówimy o śnie i czuwaniu, to patrzymy głównie na częstotliwość. Bo jest taka zależność, że im mózg człowieka intensywniej pracuje, tym często częstotliwość fal mózgowych jest większa, prawda? Czyli na samej górze mamy częstotliwość 20-30 Hz, no mniej więcej taka jak w tej chwili, gdyby nam przyłożono elektrody, taka będzie. Druga krzywa od dołu to jest tak zwane fale beta. Tutaj mamy rytm alfa, czyli na przykład teraz zamkniemy oczy, zrelaksujemy, to nam fale mózgowe zwolnią do 10 Hz. Gdybyśmy byli w sypialni, byśmy się położyli do łóżeczka, to w ciągu paru minut nasz mózg osiągnie częstotliwość 5 Hz i to jest taki stan przejściowy, taki półsen, takie odpływanie, mówiąc językiem potocznym, ale jeszcze jest świadomość działająca i w pewnym momencie tego półsnu pojawiają się takie grafoelementy jak wrzeciona i kompleksyka, które są dowodem na to, że się wyłączyła świadomość. To jest pierwsza informacja dla Państwa, jak sen przebiega, czyli początkiem snu jest nagłe wyłączenie świadomości, to jest proces zero-jedynkowy. Jeśli wykluczymy jakieś choroby ze snem, czyli na przykład bezsenność, nadmierną senność, to tak naprawdę wszyscy ludzie zdrowi albo czuwają, albo śpią. Na przykład nadmiernej senności opisuje tak zwaną inercję snu, czyli człowiek niby wstał, ale jest taki półprzytomny i tak ni to śpi, ni to czuwa, może odebrać telefon, którego potem nie pamięta. To już jest patologia. Fizjologicznie jest tak, że albo czuwamy w mniej lub bardziej napięty sposób, albo śpimy. I tu tylko pokazuję Państwu, że mamy obiektywne dowody na nagłe zaśnięcie. Ale jak spojrzymy na częstotliwość, to jest dalej 5 Hz, prawda? Czyli ten mózg pracuje trochę wolniej niż w czuwaniu, ale niespecjalnie wolno. I to jest tak zwany płytki sen, który właściwie nie ma większego znaczenia fizjologicznego. On jest, bo jest i dobrze, że jest, ale niczego do tego mózgu dużego nie wnosi. Natomiast po kilkunastu minutach fale mózgowe zwalniają do fal wolnych. I tutaj mamy częstotliwość 1-2 Hz i to jest istota snu, prawda? To jest najważniejszy element naszego snu, sen głęboki, sen wolnofalowy, sen w stadiach 3 i 4 albo N3. I tak naprawdę, upraszczając troszkę jakby cały ten wykład, to można powiedzieć tak, że żeby się dobrze wyspać, musimy mieć co najmniej 1 do 2 godzin tego snu wolnofalowego. To jest rzecz niezbędna. Mówię 1 do 2, dlatego że ilość tych fal wolnych z wiekiem niestety maleje. Zatem też ta ilość fal wolnych jest proporcjonalna do wysiłku w ciągu dnia. Jeśli bardzo ciężko pracujemy w ciągu dnia, wtedy tych fal wolnych mamy więcej. Jeśli mniej pracujemy, mamy ich mniej. To jest na przykład taka ciekawostka, jeśli nie spaliśmy całą noc, no taki z mojej branży, to powiedzmy lekarz na dyżurze, to potem następny sen wyrównawczy, Państwo doskonale wiecie, nie jest wcale 2 razy dłuższy, prawda? Tylko jest 2 razy głębszy.
tych fal wolnych mam dwa razy więcej, dzięki temu jestem w stanie się odespać. Oczywiście ja nie zachęcam nikogo, żeby od dzisiaj spał co drugą noc, bo to jest dobre, jak ja powiedzmy mam jedną noc w tygodniu zarwaną, maksymalnie dwie. Jak ja miał zarwanych 3-4 noce, to wtedy ten sen się kompletnie synchronizuje. Ale to jest istota rzeczy i jak Państwo, chcę Państwu świadomie to pokazuję, dlatego że jak tam w jakimś momencie przejdziemy do opowiadania sobie o bezsenności, o deprywacji snu, o różnych innych elementach, żebyście Państwo pamiętali, że jeśli mówimy o tym, że my pacjentowi przywracamy prawidłowy sen, to mu przywracamy mu tą jedną, dwie godziny snu wolnofalowego. A czy to jest opakowane w 4, w 6, w 8, w 10 godzin snu w ogóle, to nie ma większego znaczenia. No i między po 60-70 minutach zapis się znowu przyspiesza, jest taki jak na górze i wchodzimy w taki sen REM, dla którego wielu ludzi jest bardzo magiczny. REM to się wziął z angielska rapid eye movement, czyli sen z szybkimi ruchami gałek ocznych i to jest ten sen, kiedy mamy marzenia senne. Fizjologicznie to wygląda tak, że w tym śnie REM mózg zaczyna bardzo aktywnie pracować. I każdy z nas, który przeżywa marzenia senne, wie, jak ten mózg może pracować, jak żywe mogą być te marzenia senne, to jest wyraźny dowód. Więc od razu trzeba sobie uświadomić, że jeśli nasz mózg tak aktywnie pracuje, a my generalnie no dalej śpimy, prawda? Jak ktoś by nas z zewnątrz obserwował, to nic nie widzi, dalej ten człowiek leży w łóżku, może tam czasami mu ręka drgnie tylko, to oznacza, że żeby zachować tą integralność spania, musi dojść do zahamowania bodźców płynących na zewnątrz. Państwo za chwilę zobaczycie te struktury w mózgu, które odpowiadają za generowanie snu REM. To są takie jądra w okolicach pnia mózgu, które jakby pobudzają mózg do góry, a hamują do dołu. Także już Państwo wiecie, że elementem snu REM jest także całkowite zwiotczenie mięśni, to jest wyłączenie termoregulacji, wyłączenie regulacji wegetatywnej. Czyli jeśli na przykład ktoś z Państwa nie wiem, oglądał holter swój czy czyjś, to może zobaczyć, że co półtorej godziny może mieć na przykład zaburzenia rytmu, co półtorej godziny może mieć zaburzenia oddechowe. Tak to wygląda. Jeśli ktoś się gwałtownie obudzi w REM, może doświadczać tak zwanego paraliżu przesennego, że się po prostu obudziłem, już wszystko widzę, ale nie mogę ruszyć ręką, nogą, jestem jak sparaliżowany. To jest właśnie element, to jest komponenta snu REM. Czyli sen przebiega tak, czuwanie, sen płytki, sen głęboki REM. Sen płytki, sen głęboki REM i tutaj Państwu pokazuję wyniki badania PET-u. Nie wiem, na ile Państwo jesteście biegli w tych procedurach medycznych, ale tylko powiem pokrótce, badanie PET-u polega na tym, że pacjentowi podaje się znakowaną glukozę i patrzymy, jak się ta glukoza rozmieszcza, jaka jest jej dystrybucja w mózgu. W związku z tym, a mózg jest fascynujący, mózg się żywi tylko glukozą. Czyli tam, gdzie tej glukozy jest dużo, gdzie jest czerwono, to znaczy, że te części mózgu pracowały. Gdzie jest glukozy mniej, to wtedy ta część mózgu mniej pracowała. I tutaj mamy porównanie tego snu głębokiego w stosunku do czuwania, snu non-REM do snu REM i snu REM z czuwaniem. I jak widzimy, wyraźne spadki aktywności w śnie głębokim, wzrosty aktywności w śnie REM i wzrosty aktywności w czuwaniu, co jest oczywiste, ale też widzimy różnicę. Aktywność jest porównywalna, ale inna anatomicznie. To jeszcze Państwu potem troszkę wytłumaczę, ale warto o tym pamiętać, że mózg w REM jest tak aktywny jak w czuwaniu, ale pracuje na trochę innych neuroprzekaźnikach, na innym paliwie i jakby na innych szlakach, głównie cholinergicznych. Natomiast wracając do tego snu, cały ten sen, ja Państwu pokazałem, sen płytki, sen głęboki, sen REM układa się w cykle snu. Prawda? I to jest miara. Tutaj mi ktoś zadał pytanie przed wykładem, ile człowiek powinien spać, ja mu odpowiedziałem 3 do 5 cykli. Teraz Państwo rozumiecie, co to znaczy. Miarą czasu w naszym śnie jest cykl snu, który u człowieka trwa około 90-100 minut. W tym jeden cyklu zamyka się całe koło, czyli płytko, głęboko, REM, płytko, głęboko, REM, płytko, głęboko, REM, płytko, nie ma głęboko, REM i płytko i REM, prawda? I teraz na pytanie już też zadane wcześniej, ile powinniśmy spać, to ja wtedy mówię tak, młodzi ludzie w wieku do mniej więcej 35, może 40 roku życia są w stanie wygenerować 5 cykli, czyli powiedzmy te 360-500 minut, czyli legendarne 8 godzin, około 500 minut. Ludzie w wieku lat między 40 a 50, 55 do 60 są w stanie wygenerować 4 cykle snu, czyli 4 razy 9, to jest mniej więcej około 6 godzin. Natomiast ludzie w starszym wieku, już po 60, po 65 roku życia generują maksymalnie 3 cykle, czyli powiedzmy około 4,5 do 5 godzin. I tak wygląda sen człowieka. Oczywiście także ludzie młodzi, jak Państwo widzicie, są w stanie na przykład w sytuacjach ekstremalnych, to zawsze to jest taki przykład w mojej branży, to student w czasie sesji, zwłaszcza medycyny, który tam sypia 3 godziny na dobę, no to on sypia tylko te dwa pierwsze cykle, ale to też nie jest tak źle, bo w sytuacjach, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli ja Państwu powiedział, że ilość tych fal wolnych, czyli ten słupek, o to, co jest tutaj na dole, świadczy o regeneracji, to po przespaniu jednego cyklu jesteśmy zregenerowani na mniej więcej 50%. Po dwóch cyklach na jakieś
80 po 3 na jakieś tam 90 par. Czyli po prostu paliłem 3 cykli, ja jestem właściwie zregenerowany i dalsza długość snu nie ma większego, nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Czyli podsumowując, sen człowieka składa się z cykli 1,5-godzinnych. Pierwsze cykle są najgłębsze, 2-3 ostatnie są wyraźnie płytsze. W pierwszych cyklach dominuje sen głęboki, króciutki sen REM, nad ranem mamy dłuższe sny REM i więcej snu płytkiego. I jeszcze jedna ciekawostka, proszę zobaczyć, po prawie po każdym cyklu następuje wybudzenie. To też zawsze to ludzi zaskakuje, jak ja mówię pacjentowi, że wie pan, każdy człowiek się budzi co 1,5 godziny. Tylko jeśli jest młody i zdrowy, no to tam się obudzi, łypnie okiem albo nie i tego w ogóle nie pamięta. Jak już jest trochę w starszym wieku, ma zwyrodnianie kręgosłupa, musi pobiec do toalety, to pamięta, że obudził. Jak jeszcze po drodze sprawdzi sobie zegar, że była 3:15, no to będzie to rano pamiętał. Także tym się nie należy przejmować, ale też z tego powodu, zobaczcie państwo tam na slajdzie numer 150 ileś, usuń zegary z sypialni, jeśli chcesz dobrze spać. I to, co zacząłem państwu opowiadać, zmiany wzorca snu z wiekiem, ja już państwu to opowiedziałem, ale teraz się podpieram autorytetem naukowym pani Eve Van Cauter, która wyraźnie pokazała, że w miarę upływu lat, tu są te różne dekady, zmniejsza się zapotrzebowanie na sen. Ja to bardzo mocno podkreślam, dlatego że w mojej poradni widuję dziennie tych pacjentów, powiedzmy około 10 lub nawet więcej. Bardzo często pojawia się taka sytuacja, panie doktorze, jak byłam młoda, tam spałam powiedzmy od tej 23 do 7, teraz się budzę o 5 i spać nie mogę, czy nie jestem chora? Nie, dokładnie tak jest. Jak miałam te swoje 23 lat, jeszcze byłem zabiegana w pracy, w domu, przy dzieciach i tak dalej, to mogłam spokojnie przespać te 5 cykli, czyli 8 godzin. I teraz, kiedy już jestem trochę starsza, trochę mniej aktywna, trochę mniej ruchliwa, budzę się po 5-6 godzinach i dalej spania nie będzie, trzeba to zaakceptować. Jak pani pyta, że ale chciałabym tak powiedzmy sobie do 7-8 pospać, no to wtedy proszę chodzić spać 1-2 i będzie pani się budziła 7-8. To jest prosta odpowiedź. No bo tak, żebym teraz spała 8-9 godzin, a przynajmniej państwu szczerze, są niektórzy tacy, jak tak się ustalamy, to ile ta pani by chciała spać, a to się wie jak od panoramy do panoramy, od 21 do 9. No to jest nierealne. To nierealne, zresztą też pozwolę sobie powiedzieć tutaj, że sen dłuższy niż 9 godzin spełnia już kryteria hipersomni. Czyli też jest patologią i to nie tylko taką powiedzmy subiektywną, że się źle żyje, ale też taką, która negatywnie wpływa na życie. Znaczy, pamiętajcie państwo, chyba raz jest taka krzywa, to ja nie będę uprzedzał tego slajdu, pokażę państwu tutaj specjalnie na ten wykład, wyciągnąłem trochę takich danych, których na co dzień nie pokazuję. I to są te przerwy w nocy. Jeszcze państwu nie pokazywałem przy okazji hipnogramu, bo ten wykres to się nazywa hipnogram, że jakbyśmy policzyli w tym śnie, ile tak naprawdę procent czasu człowiek przesypia, to jest około 90-95%. Czyli każdy człowiek, nawet młody i zdrowy, jak na tej sali, spędza 5-10% na tak zwanym czuwaniu wtrąconym. To jest, słuchajcie państwo, to jest naturalny element, bo jeśli człowiek miałby tak przeleżeć 7 godzin, to nie wiem, chyba by zdrętwiał cały. Więc to, że ja się mogę przekręcić z boku na bok, prawda, że ja coś tam mogę, nie wiem, siku pójść zrobić w czasie nocy, to jest naturalny, to jest zdrowy mechanizm, on temu służy. Więc tak zwany wskaźnik snu liczymy i ten wskaźnik wynosi około 90-95%, czyli tyle czasu spędzamy we śnie, a te 5-10 spędzamy na czuwaniu. Ale tak jak mówiłem, z wiekiem te przerwy się wydłużają, w związku z tym to nie jest w podręcznikach, to ja o tym piszę, ale generalnie założyliśmy, że jeśli mamy pacjenta powiedzmy tak 65+, to normy jego są takie, że on śpi te 3-4 cykle i wtedy ma 2 lub 3 przerwy do 15 minut. I to zakładamy, że to jest jeszcze wzorzec normy. Znaczy u pacjenta w starszym wieku. U młodych ludzi oczywiście te normy są troszkę inne. Także widać, że wyraźnie czuwanie wtrącone, czyli czuwanie w czasie snu wyraźnie rośnie w czasie nocy. To jest przykład hipnogramu osoby młodej, prawda, głębiej płyce REM i osoby w starszym wieku, która ma nieco mniej głęboki sen, ma nieco więcej wybudzeń, architekturę snu czy strukturę ma zachowaną. Czyli wiemy, jak sen wygląda, wiemy, jak go badamy, wiemy, jak się zmienia z wiekiem. Teraz troszkę o fizjologii snu, historia medycyny snu. To tylko krótko, to jest pierwszy historyczny podręcznik filozofia snu. On nie ma oczywiście większego znaczenia naukowego, natomiast pokazuję go państwu na razie. Można go sobie przeczytać, można go sobie nawet ściągnąć w internecie. Ja go kupiłem, czy nawet nie kupiłem, bo był bezpłatnie na książkach Google'a. Natomiast jakby ta koncepcja, bierna koncepcja snu, bywa, że nie wiem, pokarm się trawi, co jest nieprawdą. Powiem, że no, różne elementy, no, Arystoteles chciał, że tam jakieś wapory dopływają, w każdym razie generalnie źródeł zasypiania szukana poza mózgiem, prawda? Coś się wokół mojego mózgu dzieje i dlatego zasypiam. Zresztą państwo pewnie doskonale wiecie, niektórzy ludzie, którzy próbują sobie wymusić sen, to tak sobie te stopery w uszy, te klapki na oczy, no i wydaje się, że to zasną, co jest oczywiście błędem. Mogę państwu powiedzieć jakąś ciekawostkę, że wszystkim pacjentom każe wyjmować stopery.
dlatego że używanie regularne tych wkładek do uszu powoduje zwiększanie wrażliwości mózgu, bo tego Państwu nie powiedziałem, ale mózg musi w nocy nasłuchiwać. Znaczy my jesteśmy nieprzytomni, ale ten mózg swoje funkcje ma. Jak mu uszu zatkamy, no to jeszcze bardziej się musi wystroić, żeby nasłuchiwać. Czemu musi nasłuchiwać? No dlatego, że jest to funkcja ochronna, prawda? Dlatego, że jeśli pojawi się w naszej sypialni, pojawi się jakiś hałas, który może być niebezpieczny, prawda? Na przykład, nie wiem, matka małego dziecka usłyszy płacz dziecka, to się natychmiast zerwie, na ten płacz nie będzie głośny. Zresztą z tym hałasem to jest kolejna zabawna sprawa, bo to nawet kiedyś w takim projekcie międzynarodowym uczestniczyłem, nie byliśmy w stanie wytłumaczyć tym specjalistom od hałasu, że w nocy, w czasie snu, to samo natężenie hałasu nie ma znaczenia. Znaczenie ma jego charakter. Jeśli ludzie mieszkają koło lotniska, czy mieszkają koło autostrady, to kolejny startujący samolot i kolejna jadąca ciężarówka go nie obudzi. Ja jako student mieszkałem na Chorzej przy stacji pogodowej, że sobie 15 minut karetka na sygnale przelatywała. Owszem, przez pierwszy dzień się budziłem, potem mi to było obojętne. No, człowiek się przyzwyczaja, mózg wie, że to jest bezpieczny sygnał, nie należy śpić dalej człowieku. Natomiast jeśli się w tym głośnym mieszkaniu pojawi jakiś nietypowy sygnał, prawda, właśnie na przykład płacz dziecka, to się natychmiast zrywam, sprawdzę, co się dzieje, ponieważ mózg, mówię, nasłuchuje i nawet dokonuje selekcji. Jeśli uzna sygnał za bezpieczny, pozwalam dalej spać. Jak uzna sygnał za niebezpieczny potencjalnie, to każdy się obudzi, sprawdzi, co takiego się dzieje. Stąd na przykład może nas obudzić kapanie z kranu wody, mimo że nie jest specjalnie głośne, bo jest nagle nietypowy. Jakiś hałas na górze, który się wydarzył, tylko wcześniej nie ma. Stąd na przykład często budzą awantury sąsiedzkie, no bo to nie jest zwyczajne. No chyba, że ktoś mieszka koło awanturnika, dlatego się trudno przyzwyczaić. No ale w każdym razie te bierne koncepcje snu są nieprawdziwe. Tu jest ta książka, jeszcze Państwu chciałem pokazać, że to jest, taka była definicja. Sen jest stanem pośrednim pomiędzy czuwaniem a śmiercią, prawda? Tak jak te bliźniaki greckie, Thanatos i Hypnos. To oczywiście jest już nieprawda. Tego nie ma. To już wiem, że tak nie jest. Teraz Państwu pokażę, jak mózg zasypia. I przełomem w tych koncepcjach biernych były badania Konstantina von Ekonomo. To był też bardzo ciekawy człowiek, który był neurologiem, pilotem, chyba pułkownikiem. I badał pacjentów z tak zwanym śpiączkowym zapaleniem mózgu. Czyli Lateryka. To tylko krótko, bo tu Państwo jesteście biegli w tych wszystkich chorobach autoimmunologicznych. W razie to śpiączkowe zapalenie mózgu to było następstwo epidemii grypy hiszpańskiej w okresie I wojny światowej. Jakaś część tych pacjentów po przejściu tej grypy zapadała w śpiączkę lub zapadała w permanentną bezsenność. Tak to było. Wtedy nam się wydawało, znaczy wtedy były koncepcje, że to jest taka neuroinfekcja, być może wirusowa, teraz raczej przeważają poglądy, że ci pacjenci to była jakaś choroba autoimmunologiczna wywołana tąże grypą. No ale to jest nieistotne. Ważne było to, że pacjenci byli potem przez następne lata długo. Pamiętacie Państwo, że taki słynny film Przebudzenie z Robertem De Niro, to jest właśnie dokładnie ci pacjenci. No jak ten von Ekonomo ich badał i opisywał, to się okazało, że jak oni mieli uszkodzenia w obrębie pnia mózgu, to jest pień mózgu człowieka, tutaj w tym miejscu to byli w permanentnej śpiączce, jak trochę wyżej to byli permanentną bezsenność. Czyli to był pierwszy dowód naukowy, który pokazywał, że tak naprawdę fizjologiczny stan czuwania albo snu ma swoje źródło w mózgu i uszkodzenie go powoduje, że ten sen jest cały czas lub tego snu nie ma. I potem te badania przez te następne prawie 100 lat robiono, aż stworzono taki system, który pokazuje Państwu tutaj w pewnym schemacie regulację snu. Otóż czuwanie jest wywołane taką dośrodkową stymulacją szlaków wstępujących, pobudzających. Ale są dwa szlaki. Jeden to jest na zielono tak zwany monoaminowy, na niebiesko cholinergiczny, ale w każdym razie my czuwamy, dlatego że cały czas w ciągu dnia z okolistego pnia mózgu do góry jest wysyłany sygnał pobudzający. To jest bardzo interesujące, bo jak się Państwo domyślacie, adrenalina, serotonina, histamina są odpowiedzialne za różne obszary naszego czuwania. Tutaj za ruch, to za emocje, dopamin jeszcze za szczęście, no ale generalnie to jest powód naszego czuwania. Zasypianie, sen polega na hamowaniu ośrodków pobudzających, czyli w pewnej porze doby, powiedzmy około tej 23-24, nagle się aktywuje ośrodek VLPO, czyli ventricolateral preoptic area, czyli bruszno-boczne pole przedwzrokowe, które hamuje ośrodki pobudzające i to wyzwala sen. I to jest jak gdyby mechanizm zasypiania. Przy okazji REM polega na tym, że w pewnym momencie w tego snu co półtorej godziny się aktywują szlaki cholinergiczne, o których Państwu mówiłem i one powodują, że nagle włącza się z REM. Stąd pamiętacie Państwo tą troszkę inną anatomię, którą Państwu pokazywałem w tych badaniach PET-u. Bo tu głównie są aktywowane wzgórze, okolica przedniego zakrętu obręczy.
Mogę Państwu tak dopowiedzieć jako ciekawostkę, że jakby ta droga racomiczna jest bardziej związana z emocjami niż na przykład z naszym myśleniem. Na przykład dlatego niektórzy uważają, że marzenia senne są takie pełne emocji, dlatego że wtedy są głównie pobudzone szlaki emocjonalne, a nie są pobudzone płaty czołowe, czyli te, które odpowiadają za nasze człowieczeństwo, prawda? Ja nagle we śnie się robię odważny, prawda? Jestem w stanie poderwać dziewczynę, do której się w ciągu dnia wstydzę się na nią spojrzeć, bo to wygląda z anatomii tego mózgu. No i tu jest na Bogu pokazane, że ten układ działa jak taka huśtawka równoważna, słuchajcie Państwo. Rzeczywiście jest to tak, że to jest albo czuwanie, albo zasypianie, o tym wspominałem. I to jest też dla Państwa, czyli studentów poważnej uczelni, też taka ciekawostka naukowa, bo myśmy wiedzieli o tym od lat, prawda, że jest czuwanie, spanie, ale nie wiadomo było, dlaczego tak się dzieje. I tak naprawdę rozwiązanie przyszło w ciągu ostatnich 10-15 lat. Więcej na przełomie XX-XXI wieku odkryto neuroprzekaźnik, który jest zaznaczony na zielono, który się nazywa oreksyna lub hipokretyna. Nazwy dwie obowiązują, dlatego że oba te neuroprzekaźniki, znaczy ten sam neuroprzekaźnik został opisany przez dwie różne ekipy. Jedna to była Leczeja, druga Sakaja i jedna nazwała go oreksyną, druga hipokretyną. Coś, co może Państwa akurat zaciekawić, to oczywiście to odkrycie, jak to zwykle w medycynie, było przypadkowe. Obie te ekipy szukały neuroprzekaźników, które są wydzielane we wzgórzu, które są odpowiedzialne za odżywianie właśnie, prawda? Bo wiadomo, że tam drażnienie pozgórza u szczura podejrzone albo tyje, albo nie tyje, taki mechanizm troszkę jak w bulimii, w anoreksji, więc tego szukano. Odkryto wtedy tą oreksynę. No oczywiście nic z odżywianiem nie miała wspólnego, ale szybko się okazało, że jest substancją odpowiedzialną, czy neuroprzekaźnikiem odpowiedzialną za podtrzymywanie stanu czuwania. Czyli jeśli mam tą huśtawkę, czuwanie, spanie, jak jest czuwanie, to ktoś tą huśtawkę musi trzymać, żeby się nie bujnęła. I tym czymś jest właśnie oreksyna. Ja mówię, to jest odkrycie z ostatnich 10 lat. Bardzo szybko zaczęto, już jak odkryto ją, stwierdzono, jaka jest jej rola, zresztą szukać jej roli. I teraz taki drobny quiz dla Państwa. Jeśli wiemy, że ta oreksyna odpowiedzialna za podtrzymywanie stanu czuwania, to się jej nagle zabraknie. To co się z tą huśtawką może stać? Może się bujność w każdej chwili, prawda? Jak ona się bujnie w kierunku snu, to jaki mamy objaw kliniczny? Sen napadowy, prawda? Znacie Państwo taką chorobę jak tarkolepsia? To jest napadowy sen. Idę, przewracam się. I okazało, że ta choroba jest związana z niedoborami oreksyny. Jak nagle zaczęto badać, się okazało, że w płynie mózgowym pacjentów z narkolepsją w ogóle nie ma oreksyny. I tak naprawdę to jest taki kolejny, taki fajny taka opowieść naukowa, bo narkolepsja jest to jedno z tych zaburzeń, są znane od ponad 100 lat. Od lat 50. jest zaczęto robić badania polisomnograficzne, wiemy, że to jest napadowy sen REM, bo wtedy jakby odkryto, opisano sen REM. Natomiast nie było wiadomo, skąd, z czego to wynika. No po prostu jest napadowy sen REM i tyle. Dlaczego tak jest? Odkryto dopiero teraz w ciągu ostatnich kilku lat. Dlatego, że okazało się, że ci pacjenci nie mają oreksyny i wtedy w każdej chwili huśtawka może się bujnąć w kierunku spania. Także w tej chwili w najbogatszych krajach oznaczanie poziomu oreksyny jest jednym z elementów diagnostyki narkolepsji. Oni to oznaczają w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ja nie do końca jestem przekonany, czy każdego pacjenta trzeba kłuć w kręgosłup. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że w naszej klinice robimy takie próby, żeby oznaczać poziom oreksyny we krwi. Czy to będzie rzeczywiście stanowiło odzwierciedlenie jej poziomu mózgu, trudno powiedzieć. Ale to taka przy okazji ciekawostka. Ale trzymając się dalej naszego modelu quizu, jeśli tej oreksyny jest z kolei za dużo, prawda? Trzyma tą huśtawkę, nie może się przekręcić, to co, jaki to będzie klinicznie choroba? Bezsenność, dokładnie tak jest. I mówię Państwu, no tak, cały czas jest w tym stanie czuwania, bo jest jej za dużo. I mówię Państwu o tym, dlatego że jest to najnowsze odkrycie, jeśli chodzi o leki. W Europie jeszcze jest niezarejestrowane, ale być może będzie w ciągu najbliższego roku, dwóch, bo już jest mowa o takich badaniach, ale w Stanach są zarejestrowany lek nasenny, który jest antagonistą oreksyny. Bo do tej pory wszystkie leki stosowane w bezsenności to były leki usypiające, albo GABAergiczne, albo antyhistaminowe. W każdym razie jakby tutaj zwiększały obciążenie tej huśtawki równoważnej. A mamy teraz nowy punkt uchwytu, czyli lek, który jest antagonistą oreksyny jako lek nasenny. No i dlaczego mózg zasypia? To jest właśnie ten zegar biologiczny, o którym Państwu zacząłem wspominać troszkę wcześniej. O nim było teraz głośno, dlatego sobie pozwoliłem trochę rozszerzyć tą część wykładu, no bo ten najnowszy Nobel z medycyny i fizjologii dotyczył zegara biologicznego. Jak Państwo widzicie, to nie jest jakby pomysł nowy. To jest taka historyczna ilustracja, wszędzie umieszczana we wszystkich podręcznikach chronobiologii. Jeden z zakonników francuskich obserwował liski, które się zwijały i rozwijały się w dzień, zwijały się w nocy, ale jak przykrył tą roślinkę,
kartonem, to się okazało, że one też dalej się zwijały, rozwijały, prawda? Czyli nawet jeśli były przykryte, były rozwinięte w ciągu dnia, zwinięte w ciągu nocy, czyli się okazywało, że nie czynniki zewnętrzne, tylko także czynniki wewnętrzne powodują jakieś zmiany w zachowaniu. No, jeśli można powiedzieć, że rozwijanie listków jest zachowaniem rośliny, to tak to można nazwać. No i potem zaczęto oczywiście robić różne badania, aż doprowadziło to do odkrycia zegara biologicznego, który się mieści w jądrze nadskrzyżowaniowym. To jest ta nazwa SCN, czyli Nucleus Suprachiasmaticus. I się okazało, jak Państwo widzicie, że ten zegar biologiczny, czy to jądro skrzyżowaniowe zawiaduje całym szeregiem różnych funkcji. Jesteśmy na terenie SGGW, to trzeba powiedzieć, że najwięcej badań w tym zakresie robiono na zwierzętach. Państwo już to pewnie doskonale wiecie, że nawet taka melatonina, która jest właśnie substancją, która reguluje ten zegar biologiczny, została po raz pierwszy opisana, zastosowana także na zwierzętach. Na ludziach nigdy nie była badana, więc trudno powiedzieć, jak ona na ludzi tak naprawdę działa. Nas w tym wykładzie dzisiejszym interesuje ta gałązka, prawda? Czyli ta gałązka, która jest odpowiedzialna za regulację poziomu czuwania. Ale jak Państwo widzicie, co wspominałem, zegar biologiczny reguluje poziom wydzielania hormonów, odżywianiem, termoregulacją, całym szeregiem różnych funkcji. Właśnie tu jest też to, co powiedziałem Państwu na początku, że jeśli ten sen jest złej jakości, to wtedy pacjenci tyją i to jest ten punkt, dlaczego tak się dzieje. Czemu tak wygląda, że nagle organizm jakby fałszywy poziomy tej leptyny i greliny, w związku z tym odczuwa stale odczuwa głód i zaczyna się objadać. Tu są slajdy, jak się bada tą aktywność zegara biologicznego, czyli aktywność ruchową. Dlatego służą takie urządzenia. Kiedyś to były aktygrafy, teraz właśnie już każdy nosi takie urządzenie, które bada, na ile jesteśmy aktywni w ciągu dnia i rysuje, czy jesteśmy aktywni, czy nie, czy spaliśmy, czy nie spaliśmy. Ale Państwu pokazuję, bo ten zegar biologiczny ma kilka ciekawostek, prawda? To tutaj mamy tutaj napisane, jak się zachowuje ten zegar biologiczny w warunkach izolacji od czasu. Mogę Państwu powiedzieć, że pierwsze eksperymenty robiono w latach 80. XX wieku i wtedy badacze snu, dokładnie Michel Safayer, mając taki aktograf na ręku, zamykał się w jaskiniach alpejskich i tam spędzał na całe tygodnie. I się okazało, że jego zegar biologiczny miał tendencję do wędrowania, prawda? Czyli ten człowiek, powiedzmy, każdego dnia prawie godzinę później kładł się spać, ale generalnie był taki trend, który się okazywał dłuższy niż 24 godziny. Potem to samo badanie powtórzono na szczurach, uzyskano identyczne wyniki. Także my wiemy w tej chwili, że nasz zegar biologiczny w głowie, który mamy tutaj, nasz, czyli nasz i ssaków, ma dobę dłuższą niż 24 godziny. Około mniej więcej 25, tam plus minus jakieś odsetki. I to jest to pewna ciekawostka, nie wyjaśniona do tej pory. Dlaczego tak się dzieje? Czemu w ten sposób to wygląda? Ja pamiętam, to było 20 parę lat temu, może już 30 nawet, pamiętam dyskusje i takie dominujące poglądy, jakie padały nawet jak z katedra, to może takie, że albo się kiedyś Ziemia wolniej kręciła wokół własnej osi, albo pochodzimy z jakiejś planety, gdzie doba trwała 25 godzin, gdyśmy się tutaj zaimplantowali. No, nie mam zdania, nie mam dowodów, żeby Państwa do którejś z tych koncepcji przekonywać, ale słuchajcie Państwo, są konsekwencje tego rytmu. To znaczy jest tak, że każdy z nas wie, że jeśli na przykład musi manipulować swoim czasem, to zawsze łatwiej będzie mógł pójść spać godzinę, dwie godziny później niż godzinę, dwie godziny wcześniej. I to wynika właśnie z tej funkcji zegara. Jeśli zmieniamy strefy czasowe, czyli słynny jet lag syndrom, dużo lepiej się czujemy, jak lecimy na zachód, bo idziemy spać trochę później, a widzimy na wschód, kiedy musimy pójść spać trochę wcześniej. No zwłaszcza młodzi ludzie, studenci mają tendencję do manipulowania czasem, to raczej mają tendencję do opóźniania. No nie znam studenta, który z przyjemnością wstawał o trzeciej i siadał do książek, prawda? A tych, co się kładą o trzeciej, to jest no cała fura. No to też wynika z cech tego zegara. No już potem idąc dalej, praca zmianowa powinna iść też do przodu, dzień, noc, a nie odwrotnie, bo to też wynika z cech tego zegara. No tak po prostu to wygląda. O tym warto sobie pamiętać wtedy, kiedy się tym zajmujemy. I tutaj Państwo macie również przykład rytmu okołodobowego, czyli braku rytmu. U szczura, który ma usunięty zegar. Tak to wygląda, jeśli tego zegara pozbawimy. Przekładając to na świat ludzi, tak mniej więcej wygląda brak rytmu na przykład u pacjentów z jakimś organicznym uszkodzeniem mózgu, z chorobą Alzheimera. To jest zawsze problem ogromny w domach opieki czy wśród pacjentów z otępieniem. Oni właściwie nie odczuwają nigdy naturalnej senności. One są wtedy, kiedy będzie jakoś tam monotonny, prawda? Oni są tak samo senni w dzień, jak i w nocy. Przy czym tak naprawdę, jak na przykład jest to pacjent, który leży w domu opieki społecznej, to że on się śpi w dzień, to mu nikomu nie przeszkadza. Personel jest nawet zadowolony, bo pacjent już nie wadzi, prawda? Nie trzeba się nim zajmować. Tylko że jak on się oczywiście wyśpi w dzień, to potem nie śpi w nocy. No to już jest kłopot, no bo budzi personel, budzi pielęgniarki, co z nim robić. Ja bardzo często, jak mam takie właśnie wykłady, zauważyłem, że są u pacjentów z otępieniem, u pacjentów geriatrycznych, pokazuję ten slajd i staram się mówić tym opiekunom, że tak naprawdę u tych pacjentów główna sztuka polega na przywróceniu rytmu. Czyli trzeba dbać o to, żeby pacjent był bardziej aktywny w ciągu dnia,
albo uniemożliwił się spanie w ciągu dnia i wtedy będzie zacznie sypiać regularnie w nocy. To jest sześć ilustracji, które Państwu pokazałem, że z wiekiem ta aktywność zegara spada. To jest jakby u ludzi zdrowych, młodych senność, czuwanie. U ludzi w starszym wieku ten poziom senności wyraźnie spada, czy już nie jesteśmy, nasze mózgi nie są w nocy tak senne, jak wtedy, kiedy były młode i nie mają tak wysokiego poziomu wzbudzenia, czuwania, jak to było, kiedy byliśmy młodzi. Z tego sądzę też wynikają na przykład to, że tak jak u ludzi młodych jest tendencja do opóźniania pór snu, czyli chodzenia spać coraz później, tak u ludzi w starszym wieku jest tendencja do przyspieszania pór snu, czyli ja chodzę spać coraz wcześniej, czyli już padam, powiedzmy, po tym dzienniku, czy po tej panoramie o 21, już zasypiam, z czego potem wynika problem, bo się budzę o tej drugiej, trzeciej w nocy, nie bardzo wiadomo, co robić. To już Państwu ten przykład dawałem. I tutaj chciałem na koniec pokazać, bo to jest bardzo ciekawy eksperyment. On się nazywa 713. Polecam Państwu albo poczytanie, albo nawet ta książka była przetłumaczona na polski, Czarowny świat snu. Naprawdę znakomita. Nie tylko dlatego, że ją tłumaczyłem, ale naprawdę jest to świetna opowieść o śnie, jakby ktoś chciał sobie tą wiedzę poszerzyć. Dokładnie ten Peres Lewi robił taki eksperyment 7-13, czyli kładł młodych ochotników, pewnie studentów medycyny, lekarzy do łóżka na 7 minut, budził na 13. 7-13. I patrzył, jak oni szybko zasypiają i jak szybko się budzą. W ten sposób wykreślił eksperymentalną krzywą skłonności do spania. Czyli widzimy, że nasz mózg jest najbardziej senny, czyli funkcję zegara biologicznego. Widzimy, że mózg jest najbardziej senny między 24 a 6 rano i ma wyraźny wzrost senności między 14 a 16. Czyli tak funkcjonuje nasz zegar biologiczny. Już teraz Państwo wiecie tutaj, że jeśli na przykład ja odczuwam senność popołudniową albo sobie funduję drzemki w ciągu dnia, jest to jak najbardziej fizjologiczna funkcja. I też Państwo już rozumiecie, dlaczego ta drzemka nie jest aż tak głęboka jak w nocy i nie jest aż tak długa jak w nocy. Bo ta senność jest wyraźnie większa, ale ona nie jest taka ogromna jak w nocy. Zresztą nawet to jest kwestia językowa. Mówimy drzemka, a nie sen, czy nap, a nie sleep, także o tym mówimy. Ale muszę Państwu też jakby powiedzieć, że jak opublikowano te dane i je rozpowszechniono, to jak pojawiły się wytyczne, jak człowiek powinien spać, no to jest taką najbardziej opiniotwórczą instytucją na świecie, jeśli chodzi o sen, jest Amerykańska Akademia Medycyny Snu. Na swoich stronach ogłosiła, że dla ludzi, którzy żyją tak jak my w takim mniej więcej w warunkach geograficznych jak my, najbardziej optymalne pory do snu to jest 24-6 w nocy i krótka półgodzina drzemka między 14 a 16. To tak wygląda naturalny nasz wzorzec snu i czuwania, jeśli chodzi o sen. Tutaj Państwu chcę przy okazji pokazać, na ile to jest wszystko prawdziwe. Tu macie Państwo wykres na przykład zmęczenia okołodobowego, też dokładnie jak ta poprzednia krzywa. Tutaj macie przykłady błędów pracy. Wyraźny wzrost ilości błędów w tych godzinach popołudniowych i dużo większy w okresie nocnym. No bo oczywiście jak mamy większy poziom senności, to mamy mniejszy poziom uwagi. Proszę zobaczyć, to jest krzywa wypadków na przykład. Jak dramatycznie ona rośnie w tych godzinach popołudniowych, jak jest ta większa senność w ciągu dnia. I oczywiście ich jest dużo w dzień, dlatego że więcej samochodów jeździ w dzień niż w nocy, tak to wygląda. Podobnie u maszynistów, wyraźny wzrost ilości błędów czy wypadków w godzinach popołudniowych. No u pracowników umysłowych też, ale to wtedy sobie robią siesty albo wychodzą na lunch. Ja zawsze polecam, że tak między 14 a 16 nie powinno się zmuszać ludzi do pracy, bo to jest nieludzkie i niehumanitarne. Także to, no niestety nie jesteśmy, słuchajcie Państwo, krajem siesty, więc tutaj zawsze trzeba o to walczyć, ale muszę Państwu powiedzieć tak, że według badań epidemiologicznych, które ja znam, to około 30% Polaków się przyznaje do regularnego w miarę spania w ciągu dnia, ale co ciekawe, ta senność w ciągu dnia jest bardziej związana z warunkami, czyli śpią głównie studenci bezrobotni, bo ci sobie mogą pozwolić. Natomiast no, ludzie pracujący, mogę Państwu powiedzieć, jak walczą, bo mam tych pacjentów, no powiedzmy ktoś pracuje na uczelni, ma własny gabinet, to pół biedy, prawda? Zamknie na klucz albo zrobi przerwę śniadaniową. Jak ktoś pracuje w korporacji, w open space'ach jest gorzej, no bo sobie zostaje toaleta, jakiś pokój socjalny, samochód w garażu na parkingu, prawda? Aczkolwiek są też luzacy, biorą sobie karimatę, kładą sobie pod biurkiem i śpią. I tyle, co prawda muszę czasami się zaświadczenie, że pacjent nie jest leniem, prawda, i tylko ma senność w ciągu dnia. Ale tak to wygląda. W każdym razie ja polecam Państwu wszystkim regularne drzemki w ciągu dnia, tylko ważne, słuchajcie Państwo, że ona nie trwa więcej jak, no powiedzmy do pół godziny. 15-20 minut to jest takie optimum. Zresztą, jak mówię, organizm zwykle większej nie potrzebuje. Jeśli ktoś na przykład zawsze się bronił przed tymi drzemkami, to oczywiście musi się ich jakby nauczyć czy wytrenować. Ale to jeszcze do tego chwilę dojdziemy.
I ostatni element, słuchajcie Państwo, tak zwane endogenne hipnotoksyny. Ja to rozbudowałem tutaj Państwu ten rozdział, dlatego że on jest bardziej związany z tym, co Państwo tutaj macie, tym bardziej, że ja nawet kiedyś popełniłem wykład na temat diety ASEN na potrzeby podobnego wydziału Uniwersytetu w Poznaniu. Muszę powiedzieć, że było ciężko mi czytać tą literaturę, bo ja jak czegoś nie rozumiem, to, a starałem się zrozumieć, to było trudne. Pocieszyłem tylko tyle, że tam nie było, jakby w konkluzji nic nie wynikło, prawda? Niezależnie, czy karmiono ludzi albo zwierzęta węglowodanami, białkami, mięsem białym, czarnym, czerwonym, przepraszam, to jakby nie miało to większego wpływu na sen. Jedyne dwa punkty uchwytu to zastanawiano się, czy są pokarmy, które jakby no, są bogate w tryptofan, czy one nie zwiększają poziomu melatoniny, co no, jest dosyć karkołomne, bo lepiej sobie melatoninę łyknąć i problem rozwiązany, albo właśnie te endogenne hipnotoksyny. Bo słuchajcie Państwo, jest tak, że to ja już nie czytam tego slajdu, ale generalnie wiadomo, że jeśli my czuwamy w ciągu dnia, to w naszym organizmie gromadzą się endogenne substancje, które mają działanie nasenne. No te słynne eksperymenty Pierona, który tym psom nie pozwalał spać, ich pulmon mózgowy usypiał inne psy. Ale my nie wiemy, jakie to są substancje. Ja tu Państwu kilka takich najważniejszych wymieniłem, łącznie z tą reksyną hipokretyną, która się okazała jest związana z regulacją snu, ale nie jest to endogenną hipotoksyną. Teraz najczęściej się mówi o adenozynie, czy produkcji rozkładu ATP, ale myślę, że to jest ta rzecz, która może ewentualnie być punktem najbardziej stycznym, jeśli chodzi o mechanizmy regulacji snu. Czy to jest tak, że jakiś zestaw dietetyczny pozwoli na przykład zwiększać tam poziom adenozyny, która jest odpowiedzialna za tą. Tu Państwo macie różne substancje, które były badane. Połowę z tych to Państwo lepiej znacie ode mnie. Wszystkie cholecystokiny i tak dalej, hormony, to ja się na tym kompletnie nie znam. Jestem elektryk, a nie chemik, także raczej przykładam elektrody, drażnię prądem, a nie tam badam pipety, to jakieś mi obce jest zjawisko. No mówię, teraz zaznaczymy tą adenozynę, która wydaje się być najczęściej wskazywana przez badaczy. No i podsumowanie tej całej naszej wiedzy. Otóż to, jak śpimy, jak sen wygląda, jest związane z trzema takimi procesami, które Państwu przed chwilą pokazałem. Pierwszy to jest ten naprzemienny sen głęboki, sen REM, to Państwo widzieli w tych szlakach pobudzających, hamujących, prawda, w mózgu. Drugi to jest ten zegar biologiczny, który nam podnosi poziom senności, opuszcza poziom senności z takim małym garkiem tutaj w okolicach popołudniowych. I to jest ten trzeci, czyli wtedy, kiedy czuwamy, narasta w naszym mózgu poziom endogennych hipnotoksyn wyrażający tak zwaną potrzebę snu. To uczucie senności, jak go zwał, tak go zwał. To jest ważny proces, bo ja Państwu trochę wspominam na początku, jak to mówiło o długości snu, że długość snu jest też proporcjonalna do aktywności. Bo sobie wyobraźmy człowieka, który jest mało aktywny, tu sobie podsypia, prawda? Wtedy osiąga taki mniej więcej potrzebę snu, wtedy sen jest płytki i krótki. I nie ma zmiłuj, tak po prostu będzie, to jest fizjologia. Tutaj nie ma co z tym specjalnie walczyć. Czyli podsumowując, w ciągu dnia, kiedy czuwam, im czuwam, tym więcej mi się tej potrzeby, bardziej ta potrzeba snu narasta. Jeśli ona osiągnie wartość progową wyznaczoną zegarem biologicznym, to ona uruchamia ośrodki snu. Sen głęboki spośród różnych funkcji, które pełni, regeneruje od komórki, odmładza, można powiedzieć, naprawia i tak dalej, również powoduje rozkład tych endogennych hipnotoksyn, czyli zaspokaja potrzebę snu. Jeśli potrzeba snu jest zaspokojona, jednocześnie poziom senności wyłączony zegarem wzrasta, to buduje huśtawka, się buja w drugą stronę i mamy czuwanie. Tak to mniej więcej wygląda. I tu Państwo macie przykład różnych zaburzeń snu, bo pomału przechodzimy do zaburzeń snu. Jak one mogą wyglądać w zależności od tego, gdzie jest umieszczony. Tu jest przykład tego, co Państwu mówiłem. Ja jestem mało aktywny w ciągu dnia, dużo poleguję. No chociażby dlatego, że mi kręgosłup boli, prawda, że pogoda jest kiepska. Prawda, no, bo to jest, słuchajcie Państwo, problem pewien społeczny. Bo Państwo jesteście akurat zaprzeczeniem tego, co teraz powiem, skoro tu siedzicie, ale ja na przykład mam ogromny problem, zwłaszcza z pacjentami, mężczyznami, emerytami, prawda. No bo tak naprawdę nie wiem, czy Państwo wiecie, ale z moich doświadczeń zawodowych, jak mam pacjenta, faceta lat powiedzmy 70 i pytam, co Pan robi w ciągu dnia, zwłaszcza o tej porze roku, no bo w lecie to jeszcze żona działkę go wypchnie, że coś tam trawę skosił albo porobił, to jeszcze po prostu leży cały dzień na kanapie i pyka w pilota i to jest cała jego aktywność. No. Tak się męczy, prawda? No to zobaczcie, jak jest bardzo zmęczony. No. No i potem narzeka, no i Pan, no, pospałem 4 godziny, dalej mi się spać nie chce. No, a po czym ma spać tak naprawdę? No. No nie będzie. No. No, niech Pan zrobi z 5 kilometrów z kijkami zdrowo, no to wtedy sen się Panu wydłuży. Proszę bardzo, a tak to no nie ma siły. No. Oczywiście dramat cały jest taki, że ludzie się potem faszerują tymi kijkami zupełnie bez sensu. Bo oczywiście można, jak wiecie, w śpiączkę farmakologiczną mogę z tego wprowadzić na dowolną ilość czasu. Ja zawsze mówię, czy miał Pan operację? Miałem. No uśpili Pana na jakieś 6 godzin, uśpili. I co, wstał Pan wyspany? No nie ustałem. No to dokładnie tak jest. Jak on się nafaszeruje lekami, to on jest nieprzytomny przez 8 godzin, a potem jest nieprzytomny przez następne 8. No, potyka się o własne nogi i ryzykuje, że się przewróci i połamie. Także też trzeba być dosyć rozsądnym, czyli po prostu trzeba tego człowieka zaktywizować.
albo uświadomi, że jak lubi taki tryb życia, no to, no to by nie tak spał, prawda? Tu mamy tą huśtawkę, prawda? Czyli mamy albo za małe pobudzenie, albo za duże pobudzenie, albo za mało hamowanie. O tym jeszcze powiem, są różne inne choroby, to jest zespół niespokojnych nóg, okresowych kończyn, zdechy i zaburzenia oddychania podczas snu, które zaburzają sam przebieg snu, powodują jego spłycenie, niewysypianie się, no i w końcu zegar biologiczny, który powoduje różne zmiany, o tym też powiem, za chwilę troszeczkę powiem. No i do czego służy nam sen, prawda? I to jest ta praca, o której Państwu chyba wspominałem, którą chciałem Państwu pokazać, bo to pytanie, które sobie fundamentalnie zadawano od dawna. To jest ten kolejny punkt, prawda, który tutaj ustaliłem, czyli jakość snu, a sprawność psychofizyczna człowieka. Czemu, do czego służy sen? I tak naprawdę taką dość brutalną, prawda, odpowiedź, jeszcze im przykro, że tutaj mówię w okolicach weterynarii, ale pod koniec lat 80. Alarek Schaffen, czyli już znane nazwisko, to jest od tej Biblii Badaczy Snu, zrobił eksperyment na całkowitej deprywacji snu u szczurów. Czyli grupę szczurów poddało całkowitej deprywacji. Słuchajcie Państwo, wtedy się okazało, że w ciągu 3 tygodni wszystkie te szczury bez snu poumierały. Jest takie zdanie, które się często powtarza, no, także i w prasie, że szczur bez snu umiera szybciej niż bez jedzenia. Jak Państwo sobie poczytacie, główny mechanizm śmierci to było po prostu sepsa, czyli on po tych 2-3 tygodniach bezsenności się kompletnie mu załamała odporność, a wcześniej mu się załamały te wszystkie funkcje fizjologiczne. Także widać, że sen jest niezbędną częścią naszego życia. Oczywiście nam nie grozi taka deprywacja snu, bo to jest tortura. Nawet jak człowiek cierpi na straszną bezsenność, to jak Państwo doskonale wiecie po sobie, jest w stanie zasnąć w każdym momencie. I na wykładzie, zwłaszcza jak jest nudny, i w tramwaju, w autobusie. Mało tego, badania na przykład robione na żołnierzach w Izraelu pokazywało, że ci żołnierze maszerowali, a ich mózgi spały na przykład. No. To jeszcze pół biedy gorzej, jak na przykład prowadzi ciężarówka, jego mózg śpi. No tak jest, prawda? To tak jest. No nie będę Państwa straszył, ale badania naukowe pokazują, że wśród kierowców ciężarówek oni przesypiają jakieś 5% czasu, jak tą ciężarówkę prowadzą. Maszyniści przesypiają jakieś 10-15% czasu, a piloci 50% czasu, jak za tymi sterami siedzą. No, szczęście jest autopilot, prawda? Ale tutaj Państwu pokazuję różne inne konsekwencje. To jest taka dość znana praca sprzed kilku lat, która pokazywała, że wielu ludzi mają naprawdę zaburzenia psychiczne związane z tym, że po prostu bardzo źle śpią, z tą plagą insomni, jak tutaj widać. I tutaj Państwu pokazuję wyniki badań naszych polskich pacjentów, które badaliśmy jakość życia. I proszę spojrzeć. Znaczy, to jest skala SF-66, która bada jakość życia w tych różnych wymiarach. Role fizyczne, ograniczenie ról fizycznych, bóle, ogólne zdrowie, witalność, społeczne funkcjonowanie, ograniczenie ról społecznych, zdrowie psychiczne i widać wyraźnie, że prawie wszystkie parametry spadły do prawie 50%, czyli o połowę spadła jakość mojego życia w tych 8 wymiarach na skutek samej bezsenności. Zresztą chciałem Państwu, dalej nie ma, ale chciałem Państwu powiedzieć również, że to jest też taka ciekawostka, bo ja oczywiście też na potrzeby jakieś naukowe zebrałem sobie te wyniki danych, się okazało, że w żadnej innej chorobie, czy tutaj podstawimy choroby układu krążenia, czy nowotwory, czy Parkinsona, żadni pacjenci się tak bardzo nie skarżą, tak duże spadki jakości życia jak pacjenci z bezsennością, prawda? Mimo, że tak na tle tych chorób, które wymieniłem, bezsenność się wydaje raczej dość banalną dolegliwością, no na przykład przy nowotworze, czy przy Parkinsonie. Ale tak jak widać, jakość życia jest zaburzona. Tutaj Państwu wybrałem kilka kolejnych takich prac, które pokazują wpływ złej jakości snu na inne parametry. Tutaj macie Państwo zaburzenia oddychania podczas snu. Na dużej grupie prawie 1500 pacjentów się okazało, że dwa razy częściej występowała depresja. I tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę, że ta depresja była wynikiem niedosypiania. Bo zaburzenie oddychania podczas snu oczywiście wiąże się z niedotlenieniem i konsekwencją tego niedotlenienia jest nadciśnienie, zwiększone ryzyko zawału, udaru i tak dalej. Ale to, na co pulmonolodzy nie zwracają uwagę, co jest naszą domeną, to że pacjenci przez to, że mają ten bezdech, nie mają w ogóle snu głębokiego. To jest taki pacjent, zresztą może to całość jak ja, otyły facet po 50, który chrapie w nocy. No i w związku z tym oni śpią nawet po 8-10 godzin, natomiast budzą się zmęczeni, niewyspani i często zasypiają w ciągu dnia. Dlatego, że po prostu brakuje im snu głębokiego, ponieważ każdy głęboki sen powoduje zwężenie dróg oddechowych, więc mózg wybudza go, żeby mógł wziąć oddech. No i efekt jest tego taki, że śpią długo, są senni, ale efektem tego niedosypiania jest dużo większe ryzyko depresji. To samo zjawisko u dzieci. Stąd tylko poprawką, że jeśli dzieci mają bezdech, to są oczywiście dzieci, które miały bezdech związany najczęściej z przerośniętymi migdałkami. I to proszę zobaczyć, w tej grupie dzieci prawie 1/4 miała objawy takie jak ADHD. I to jest typowe, dlatego że u dzieci z bezsenności, bo dorosły z bezsenności jest po prostu zmęczony, oklapnięty, prawda? A dziecko z bezsenności ma głównie objawy deficytów uwagi nad pobudliwość, jak w ADHD. Zresztą to jest kolejna praca, proszę zobaczyć, która to są
też u dzieci po tonsylektomii. Proszę spojrzeć, one wszystkie miały zaburzenia oddychania i u prawie 20% dzieci diagnozowano zaburzenia zachowania, attention deficit disorder, prawda? Natomiast po operacji, w ciągu roku u wszystkich tych dzieci te objawy zniknęły, prawda? Znaczy nie jest tak, że ja tutaj oczywiście zachęcam do leczenia ADHD operacją migdałków, tylko zwracam Państwu uwagę na związki pomiędzy niewysypianiem się, a zaburzeniem różnych funkcji psychicznych, a tutaj fizycznych. Proszę zobaczyć, to jest też taka praca stosunkowo nowa, bo odkryła pewne nowe trendy. Otóż okazało się, że dzieci, które chodzą na pierwszą zmianę do szkoły, śpią wyraźnie krócej od tych, które chodzą na drugą zmianę i generalnie nie dosypiają. To jest oczywiście takie dość szerokie zjawisko, dlatego że no pewnie ludzie z mojego pokolenia starsi pamiętają, że kiedyś dobranocka było 19:20 i potem młody człowiek szedł spać, no chyba że latarka pod łóżkiem, bo jakby nic nie było, no nie było internetu, nie było smartfonów, w ogóle telefonów nie było tam w sąsiednim gospodarstwie. Ja już nie wspominam o jakości programów telewizyjnych, bo co tam oglądać, no Państwo pamiętacie, prawda, kolejny spust surówki albo tam wizyta gospodarska w PGR-ze, no więc człowiek miał tylko książki, spotkanie towarzyskie albo spanie, więc po tej bajce szedł spać. Jak ja czasami bywam teraz na przykład w jakimś gimnazjum i tam pytam, no słuchajcie, kochane dzieci, o której chodzicie spać, tak pewnie koło 21, to jest wielki ha, prawda, no, tak no, wszystkie chodzą o 24, czy widać, że na przestrzeni tych 30-40 lat te dzieci, czyli to pokolenie sobie zafundowało 3-4 godziny deprywację snu, właśnie to jest tutaj. No bo ich rówieśnik, który idzie na drugą zmianę, sobie pośpi do tej 9-10, tak jak pracownik korporacji, ale dziecko, które chodzi na 8, wstaje o tej 6-7, zależy jak daleko ma do szkoły, w związku z tym sypia wyraźnie krócej i proszę zobaczyć, jak śpi krócej, mu wyrośnie ciśnienie. I to już na tyle, że grozi to powikłaniu w starszym wieku. I zła jakość u 1/4 nastolatków, to co Państwu tutaj wspominam. Zresztą przy okazji tego spania i tych związków, to jest kilka takich ogólnych slajdów, które Państwu pokazuję. Widać no, jakby rytmikę okołodobową wydzielania wszystkiego, hormonu wzrostu, prolaktyny. Tutaj było wcześniej rozmowa o tych różnych badaniach Hashimoto, tarczycy. To też mogę tylko Państwu powiedzieć, że to ma niezwykle ważny wpływ, jeśli chodzi o w ogóle integralność człowieka. Mogę tak przy okazji już kończąc tą rzecz powiedzieć tylko, że wtedy, kiedy ludzie zaburzają swój sen, nawet młodzi tutaj na tej sali, bo tu muszę zawsze z bólem powiedzieć, że ludzie młodzi bardzo nie dbają o sen, dlatego że chodzą, trochę się nie dziwię, no bo życie jest naprawdę dość atrakcyjniejsze od spania, ale efekt jest taki, że nawet studenci, jak się bada ich dzienniczki, to pracują jak pracownicy zmianowi, chodzą spać o różnych porach, wstają o różnych porach, jakieś bulwersowało, jakieś tam, pamiętam, ankieta u studenta Politechniki, czy sypia pan w ciągu dnia, tak, o której, o 21:00. No jak śpi potem od 6 do 12, bo w nocy jest szybszy transfer danych na przykład, no to się z tym dziwię, ale proszę zwrócić uwagę, po to Państwu pokazuję całość tego procesu, żeby tak naprawdę dobrze żyjemy, dobrze odżywiamy się, bo to wszystko jest zsynchronizowane. Ja już nie chciałem tego wątku zegara rozbudowywać, ale mogę tylko dać taki jeden przykład. Znaczy wszystko w naszym organizmie przebiega cyklicznie, tylko sęczuwanie, wszystko, prawda? Temperatura rośnie, temperatura spada, prawda? Hormony rosną, hormony spadają. Melatonin rośnie, melatonina spada, hormon wzrostu rośnie i spada. Tylko wszystkie te funkcje przeze mnie wymienione mają różne regulatory. To był mały quiz, prawda? No, wydzielanie kortyzolu czym jest regulowane? Pokazałem, zegarem, prawda? Ale wydzielanie melatoniny czym jest skontrolowane? Światłem, prawda? Ciemność i tak dalej. Wydzielanie hormonu wzrostu, nie pokazałem, czym jest regulowane? Snem głębokim. Podobnie jak reniny jest regulowane snem. Czyli funkcje są regulowane zarówno naszym zachowaniem, czynnikami zewnętrznych jak światło, i naszym zegarem. Oczywiście jak my żyjemy zgodnie z naturą, czyli czuwamy w ciągu dnia, śpimy w nocy, bo jesteśmy stworzeniami dziennymi, my nie jesteśmy szczurami i kotami. My generalnie czuwamy w dzień, śpimy w nocy. Szczur, kot odwrotnie, prawda? Wysoki poziom melatoniny człowieka jest sygnałem, że jest człowieku ciemno, idź spać. Wysoki poziom melatoniny szczura, bo znaczy jest ciemno, idź poluj, bo inaczej zdechnie z głodu. My jesteśmy dzienni, nasze psy są dzienne. Koty, szczury są nocne, nie mylmy tego. W każdym razie, jeśli generalnie żyjemy zgodnie z rytmem, no to idąc spać, tam poziom kortyzolu spada, poziom melatoniny rośnie, poziom wzrostu rośnie, rano się budzimy, rośnie nam poziom tego pobudzającego kortyzolu, spada, bo wszystko jest harmonijne. I teraz weźcie takiego studenta, chociażby z GGW. Radzie spać o 22, raz o 2, raz o 5, raz staje o 7, raz staje o 12. Wszystko się rozjeżdża, wszystko. To wszystko, co tutaj Państwu pokazałem, te wszystkie te naturalne rytmy się rozjeżdżają. Powiem się nie dziwmy, że mają a to problemy z odżywianiem, a to z ciśnieniem, a to z czymś tam jeszcze. Dobrze, był temat czynniki wpływające na jakość snu wewnętrzne i zewnętrzne. Chcąc oszczędzić Państwu kolejnego godzinnej gadki, bo jak Państwo się domyślacie, to ma, postanowiłem w tym punkcie mówić Państwu jedną rzecz, czyli patogeneza bezsenności. Przechodzimy teraz do medycyny snu. Skończyliśmy wykład ogólny, przechodzimy teraz do medycyny.
I postanowiłem Państwu z tych wszystkich chorób wybrać jedną, najważniejszą, która moim zdaniem jest najistotniejsza, ponieważ ona jakby dotyka wszystkich nas tutaj siedzących na sali, nawet tych, co nie mają bezsenności. Otóż, bo, i to jest też odkrycie ostatnich 15-20 lat, to jest zupełna nowość. Otóż, dlaczego widzieliście Państwo w tym artykule plaga bezsenności? Mogę tylko Państwu dodać, że jak się robi badanie epidemiologiczne w Polsce, to w grupie pacjentów 65+, 50% się skarży na bezsenność, w grupie młodych ludzi 20-30%. Robiliśmy badania w kilku liceach warszawskich, też około 1/3 tych dzieci, no młodych ludzi gorzej śpi. Dlaczego tak się dzieje? I to chciałem Państwu to pokazać. Po pierwsze dlatego, że znaczy to się składa na powstanie bezsenności. Pierwsza sprawa są predyspozycje. Czyli na podstawie badań robionych w ciągu ostatnich 15-20 lat wiemy, że ludzie się generalnie dzielą na dwie połowy. Są tacy, co bardzo twardo śpią i tacy, co mają sen wrażliwy. Nawet ci ludzie na stres reagują inaczej. To jest też naturalny mechanizm pod wpływem stresu czy jakiegoś poczucia zagrożenia. Jeden się pobudza i walczy, a drugi udaje martwego robaczka i zasypia, prawda? Zespół śpiącej królewny. Państwo też wszyscy tacy jesteście. To jest naturalny mechanizm radzenia sobie. Ci pierwsi, ci walczący będą reagowali bezsennością, częściej kobiety niż mężczyźni. Ci drudzy będą raczej reagowali nadmierną sennością. Dzisiaj miałem taką młodą studentkę medycyny, która no, co otworzy podręcznik, to zasypia, zwłaszcza farmakologii, prawda? Ja tutaj egzamin się lada moment zbliża, co z tym zrobić. Prawda? Więc my się zajmujemy tymi predysponowanymi, prawda? Tymi, u których łatwo wywołać bezsenność. Prawda? Elementem tych predyspozycji jest właśnie wiek. Ktoś Państwo wiecie dlaczego? Im jestem starszy, jestem bardziej wrażliwy. Płeć, tu już nie wiemy do końca dlaczego, ale generalnie jest tak, że kobiety mają trochę bardziej wrażliwy układ nerwowy, łatwiej reagują na różne czynniki, które mogą je wytrącać z takiej równowagi. Cech osobowości, zaskoczy Państwa osobowość tak zwana ankastyczna, czyli perfekcjoniści są szczególnie podatni na bezsenność. Możemy dyskutować dlaczego, ale tak po prostu jest. Ta wrażliwość układu nerwowego, czyli te osoby, które jakby łatwo się przejmują, łatwo, no dlatego kobiety dominują. Oczywiście różne występowanie chorób somatycznych, psychicznych, czy jakieś tam lęki, jakieś tam bóle, zaburzony rytm okołodobowy, jeśli ktoś się sowa, musi wstawać o 5 rano, albo jest z kowronkiem, każą pracować do 24, to jest niezdrowe. I słuchajcie Państwo, i rodzinne występowanie bezsenności, zwłaszcza u matek. Czyli posiadanie matki z bezsennością 3-4-krotnie zwiększa ryzyko bezsenności u mnie. No tak to jest. Tak jest więcej model. Czyli kobieta po 40, wrażliwa, taka uporządkowana dobra gospodyni, pracująca na przykład w trybie zmianowym i mająca matkę z bezsennością jest prawie na pewno naszą klientką. Czyli ona prędzej czy później sobie nie robiła, w bezsenność wpadnie. Bo tak natura Pan Bóg stworzył. Drugi element to są czynniki wyzwalające i te Państwo znacie być może ode mnie. Wszystkie dowolne, prawda, sytuacyjne, czyli tam, nie wiem, jakieś problemy na przykład zawodowe, środowiskowe, czyli tam chrapiący mąż, medyczne, psychiczne, lekowe, straty, nawet pozytywne wydarzenia, by Państwo się zdziwili, ilu do mnie trafiało pacjentów, którzy się bezsenni zaczęła na przykład perspektywą ślubu, która ma być tam za parę miesięcy, albo właśnie perspektywą narodzenia dziecka, czy nawet wygraną na loterii, jeszcze też problem, co z tym zrobić, prawda, jak sobie z tym poradzić, także tak bywa, ale to jest sprawa oczywista, to jakby nawet nie jest do końca domena nasza, czy moja, no bo ja nie jestem w stanie leczyć pacjenta ze wszystkiego, aż no, jestem dobry, ale aż tak dobry to nie jestem, żeby go leczyć ze wszystkiego. Ale co jest ciekawe i to chciałbym Państwu podkreślić, okazało się, i to jest, mówię, to jest to ostatnie kilka lat, że niezależnie od tego, co pacjenta wpędziło w bezsenność, czy to było rozpoznanie choroby nowotworowej, czy depresja, czy ryzyko utraty pracy, albo mobbing, albo nie wiem, konflikt z partnerem, to wszyscy pacjenci z bezsennością uruchamiają ten sam zestaw czynników utrwalających, który jest na tyle poważny, że po pewnym czasie, 2-3 miesiącach powoduje, że tylko głównie one występują. Czyli to jest jakby, wszyscy pacjenci z bezsennością robią dokładnie te błędy, które tutaj są napisane. Czyli jak coraz dłużej leżą w łóżku, mają nieregularne pory, no bo kładą się, jak tylko poczują senność, tuż padają do tego łóżka na 21, a mówią, szkoda pani, ile filmów ciekawych jest do obejrzenia, prawda? Budzą się o tej 6, ale jeszcze poleżą, może jeszcze chwycę z 15 minut, prawda? Także efekt jest taki, że jak ludzie pracują zawodowo, są zdrowi, dobrze śpią, to chodzą spać 24, wstają 6, ale jak cierpią na bezsenność, już o 21 już są w łóżku, prawda? Już czekają na zaśnięcie, no i tak leżą do 9, bo jeszcze może trochę tego snu przyjdzie. Badania naukowe pokazały, że leżenie w łóżku za długie i leżenie w łóżku bez snu prowadzi do bezsenności. Prawda? Wynikają też te pory, no bo no często jest tak, prawda, no dopiero zastanawiam, no powiedzmy, ktoś ma, zatrzymają się tego, powiedzmy, tych pór 24-6 jako takich wzorcowych, no, i ktoś tak zawsze sypiał. Oczywiście sowa pójdzie spać później, skoro pójdzie spać wcześniej, to wszystko sobie uwzględniamy. Mamy tą 24-6, nagle pani mówi, pan, ja to tak teraz staje o 9-10, czemu? Bo dopiero około 3 ich zasypiam, no to myślę, że tak trzeba pospać do tej 9, żeby się wyspać, prawda? No, ale pamiętacie Państwo wędrówkę zegara? Jeśli zaczynam wstawać o 9, odejmij sobie 6 godzin, do 3 się przestawiam swój zegar, no.
jeśli będę wstawała regularnie o godzinie 9 rano czy o 8 rano, to automatycznie mój pora zasypiania się przestawi do godziny 2, 3 w nocy. Chce tak pani, proszę bardzo. No nie, 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 ja to bym tak o 24 chciała. No to proszę, budzik dzwoni o 6, pani wstaje o 6, a jak zasnął o 3, też pani wstaje o 6. Trzeba być konsekwentny, prawda? Częstość pojawiają drzemki, to jest kolejna zabawna sytuacja. Pacjentka mi pani, że w ogóle nie sypiam w nocy, w ogóle nie jestem w stanie zmrużyć oka. Ja pytam, że niech pani powie, jak wieczór wygląda. No tam kolacja tego, owego, potem się siadam do telewizora i co? Ja pan co? Zasypiam. W ogóle nie mogę się powstrzymać. No, a to, mam, to pani ma nadmierną senność czy bezsenność? No, to jest oczywiście żart, dlatego że to jest dość typowe. Ja pani już za chwilę wytłumaczę dlaczego, ale okazuje się, że rzeczywiście pacjenci nie są w stanie w ogóle zmrużyć oka w swoim łóżku. W związku z tym organizm chwyta każdą nadarzającą się okazję. Ale się państwo wyobrażacie, jak ta pani sobie zaśnie przy dzienniku i tak sobie pośpi te 2-3 godziny, to potem zaśnie w nocy. No fika z makiem, nie zaśnie. No. Także jest to potem problem. Sporo takich pacjentów śpią 2-3 godziny tak gdzieś koło 20, potem jeszcze 2-3 godziny nad ranem koło 9, a w środku dziura. I to są elementy behawioralne, czyli mówimy o niewłaściwym zachowaniu okołosennym. Drugim elementem jest zamartwianie się. Często słyszę, panie doktorze, pan, tak sobie rozmawiałem, jest godzina 14, a ja już myślę, jak ja będę dzisiaj spał, prawda? A badania naukowe jednoznacznie pokazały, że jeśli nawet młodzi ludzie, jak są w tej sali, przeważają, będą sobie wieczorem rozmawiali, jak ja dzisiaj będę spała, to będą na pewno spali gorzej. Znaczy jeszcze może nie być bezsenny, ale to wpływa negatywnie na sen. Zresztą w ramach takiej naszej terapii poznawczo-behawioralnej zawsze robimy taki na przykład test, jak przychodzi ta sesja poznawcza, pytamy pacjentów, jak państwo sądzicie, to jest moje pytanie do państwa, co robi normalny, zdrowy człowiek wieczorem, żeby zasnąć? Odpowiem jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Nic. Dokładnie tak jest. No. A dopowiem państwu, tak wprowadzić państwa w aurę, że wcześniej pacjenci tydzień wcześniej mieli zadanie się przygotować, czyli niech państwo nam opiszą, jak państwo się przygotowuje do spania. Czyli powiedzmy, moja psycholog to mówi, ja mam rozłożone kartki, widzę, co te ci ludzie robią, naprawdę, no cuda nie widzę, prawda? Jest tam malowanie paznokci, to jest najmniejsze, prawda? Ale no, mnóstwo różnych rzeczy. No i wtedy często mówimy, no zresztą słuchajcie państwo, co tu się oszukiwać? Ile z państwa wchodzi wieczorem do łóżka z książką? Ręka do góry. No połowa, no. Okej, okay. Jeśli państwo nie należycie do osób predysponowanych, to tak będziecie robić, możecie tak robić, bez uszczerbku dla zdrowia. A jeśli jesteście państwo w tej grupie osób predysponowanych, to gwarantuję państwu, że już będąc w moim wieku, zaczniecie tak sobie czytać najpierw do pierwszej, potem do drugiej, potem do czwartej, a potem nawet do rana. Dlatego, że wejście do łóżka, już państwo pamiętacie, co uruchamia sen, aktywacja tego ośrodka. Pokazałem państwu szereg procesów, ale nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, no bo chyba każdy z nas w tej sali wie, że bywały takie noce, kiedy po prostu nie spał, bo pracował, bo dyżurował, bo czymś się zemu siedział przy chorym dziecku, prawda? Czyli mogą być wszystkie czynniki biologiczne spełnione i tak nie zasnę, bo sobie nie stworzyłem ku temu warunków. Czyli tak naprawdę zaśnięcie, uruchomienie tego środka snu to jest bodziec warunkowy. I tak naprawdę, czyli bodziec warunkowy, czyli bodziec, który nam uruchamia. No państwo z państwa branży, te słynne eksperymenty z tym Pawłem, który się śledził na pokarm, na lampkę czy na dzwonek. Tak został uwarunkowany. I teraz my też się warunkujemy, żeby zasypiać. I jak państwo sądzicie, co jest najlepszym, albo co teoretycznie jest najlepszym bodźcem do zaśnięcia? Wieczorem, w nocy. No, dla mnie to przyłożenie głowy do poduszki, prawda? No, ktoś może podstawić seks, prawda? No tam może ktoś jeszcze coś wymyśleć, proszę bardzo. I teraz wyobraźcie sobie tak, teraz wczujcie się w rolę swojego mózgu, prawda? Jest wieczór, on się robi senny, kładzie się do łóżka, już chce się włączyć do spania, to tak, ciak, lampka i książka. No i jaki to jest sygnał? Spać czy czuwać? No czuwać, czuwać, prawda? I teraz jeśli ja to powtarzam konsekwentnie, robię to często, to rzeczywiście w końcu łóżko mi się zaczyna kojarzyć z czuwaniem, a nie ze spaniem. I stąd potem ja zasypiam przed telewizorem, bo tam nie oczekuję na zaśnięcie, tylko po prostu się wyłączam, a jak wchodzę do łóżka, no to już mózg, no dobra, no to teraz czytaj, chciałeś, to masz, prawda? Zapraszacie państwo czuwania, czy nie wy, pacjenci. Jeśli zapraszacie czuwanie do łóżka, to się potem nie dziwcie, że ono się rozpanasza i śpi. I nie pozwala wam zasnąć. Także generalnie zajmujemy się tym, żeby pacjenci nie skupiali się na swoim spaniu, jeszcze jak to eliminujemy, za chwilę państwu powiem. Oczywiście potem kolejnym elementem jest wzbudzenie, no bo jak tak sobie leżę, czekam, mówię, no i za chwilę się wzbudzam, no i potem konsekwencje, które państwu pokazywałem, zaburzenia nastroju, zmęczenie, depresja, dyskomfort, o którym państwu opowiadałem. No i teraz kolejny punkt, czyli wybrane najczęściej występujące zaburzenia snu. No tu jest, tak jak już państwu powiedziałem, kilkaset tych różnych chorób. Dokonałem pewnego subiektywnego wyboru. Czy dokonałem? Dokonałem. Dobrze. Myślałem, że to najtrudniej było mi to wycinać. Ponieważ nie jesteście państwo na szczęście grupą lekarzy, więc nie muszę państwu wszystkiego opowiadać. Jest kilka systemów klasyfikacyjnych, to takie zawsze w medycynie. Ja państwu go pokazuję najnowszą, bizardową klasyfikację zaburzeń snu wydaną kilka lat temu i można powiedzieć, że taki jest jakby współczesny podział różnych zaburzeń snu. To jest takich 7, 8, 9 kategorii.
bezsenność jako jedna kategoria, zaburzenia oddychania podczas snu jako druga kategoria, nadmierna senność. Amerykanie wprowadzili pojęcie hypersomnolencji. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. Jak ktoś Państwa podsunie, ja piszę hypersomnolencja, czyli nadmierna senność. Z tej nadmiernej senności się wyodrębnia ostatnio narkolepsja jako oddzielną jednostkę chorobą, już Państwo wiecie dlaczego. Zaburzenia rytmu okołoutrobowego, parasomnie, dopowiem parasomnie, to są takie zaburzenia, kiedy człowiek niby śpi normalnie, a w tym się różne dziwne rzeczy się dzieją. Na przykład chodzi przez sen, prawda? To się potocznie nazywa się lunatykowanie, my to nazywamy somnambulizmem, bo zgrzyta zębami albo parę innych rzeczy robi. I zaburzenia ruchowe, czyli różne okresowe ruchy kończyn, czy z powodu niespokojnych. Tak się mniej więcej dzieli zaburzenia snu. I to jakby się to obawia, to jest taki mniej więcej poziom. I słuchajcie Państwo, to znaczy tak wygląda ta klasyfikacja, czyli są opisane choroby, bezsenność przewlekła, krótkotrwała, jakaś tam inna oraz warianty normy, czyli nadmiernie długie leżenie w łóżku albo tak zwany short sleeper, to jest cecha genetyczna, czyli są ludzie, którym wystarcza 3-4 godziny snu, żeby się wyspać. To już jakby odrębne zagadnienie. Tutaj chciałem Państwu skupić uwagę na tej bezsenności przewlekłej i krótkotrwałej. Ja Państwu świadomie pokazywałem wcześniej te slajdy, teraz Państwo wiecie, jak to wygląda. Bezsenność krótkotrwała traktujemy jako reakcję na coś, prawda? Czyli jak coś się w moim życiu wydarzyło, zachorowałem ja, czy zachorowało moje dziecko, czy miałem problemy w pracy, czy nie wiem, rozchwiał mi się układ hormonalny, czy no nie wiem, cokolwiek, co mnie wypędziło ze snu. I tak naprawdę, jeśli ja tej bezsenności krótkotrwałej szybko nie opanuję, czyli albo ona nie ustąpi sama, albo ja nie pójdę do lekarza, czy się nie opanuje, to potem się uruchamia przewlekła, która już tak naprawdę nie jest tak naprawdę zaburzeniem snu. Tak jak Państwo widzieli, jest tak rozregulowaniem organizmu i takim nieprawidłowym zachowaniem okołosennym. Także to są dwie zupełnie różne choroby. Mogę Państwu dodać, że w przypadku bezsenności krótkotrwałej, czyli jakaś, która się dopiero zaczyna, tutaj skuteczną metodą może być doraźne, podkreślę, doraźne przyjmowanie leków nasennych. Natomiast bezsenności przewlekłej, którą Państwu przez sekundę jej model pokazywałem, nie obędzie się bez edukacji. Pacjent się musi nauczyć pilnowania regularnych pór snu, nieleżenia w łóżku i tak dalej, o tym jeszcze Państwu słówko powiem, tego nie wyciąłem, prawda? Tu mam różne typy bezsenności, już nie będę Państwu o tym opowiadał, tylko chciałbym zwrócić uwagę o tym, co mówiłem, że bezsenność jako rodzaj wyuczonego zachowania, na przykład to jest przykład bezsenności u dzieci. Ja nawet nie wiedziałam, bo się dziećmi nie zajmuję, ale tak mi złożyło, że musiałam tam jakieś opiniować książki czy artykuły o dzieciach. To muszę powiedzieć, że ku mojemu zdziwieniu nawet w grupie siedmiolatków około 20-30% tych dzieci miewa problemy ze snem. Ale to się definiuje jako bezsenność warunkową związaną z tym, że opiekunowie nie potrafią tego dziecka położyć spać. Jeśli chodzi o bezdechy, to mamy obturacyjny bezdech senny, czyli zamknięcie dróg oddechowych, mamy centralny bezdech senny, czyli mamy zahamowanie ośrodka, który nam dyktuje tempo oddechowe, mamy osłabiony oddech, czyli hipowentylacja, czyli nie związane ze snem. Jeśli chodzi o nadmierną senność, już wspominałem o narkolepsji. Narkolepsja to jest napadowy sen REM. Hipersomnia idiopatyczna to jest jakby napadowy sen non-REM, ten głęboki. No i mamy różne inne dziwne choroby, zespół Klein-Lewina, to jest taka rzadka choroba rodzinna, to jest tam kilkadziesiąt przypadków opisanych młodych mężczyzn, którzy okresowo wpadają w śpiączki, przykładają się, obiadają, są rozhamowani seksualnie, tak to mniej więcej wygląda. I słuchajcie Państwo, najciekawsze to są, jeśli chodzi o zaburzenia rytmu okołodobowego, to są te przesunięcia. Prawda? Czyli mamy opóźnioną lub przyspieszoną porę snu. Ja tutaj przepraszam za angielskie określenia, to będę mówił po polsku, ale to jakby nie mam konsensusu jeszcze ciągle polskiego. To jest opóźnione, to jest opóźniona faza zasypiania. Czyli człowiek, który chodzi spać 2 godziny później, niż to wynikałoby z norm, przyspieszona, jak chodzi spać 2 godziny wcześniej, nieregularna, to jest taka jak praca zmianowa. A nie 24-godzinny, tego mogę Państwu powiedzieć, to są pacjenci, którzy żyją według tego rytmu 25-godzinnego. I tego typu choroba występuje najczęściej u ludzi niewidomych, ale jeszcze u tych ludzi, którzy nie mają percepcji światła do zegara. Tutaj krótki wykład dla Państwa. Wiecie Państwo mniej więcej, jakie jest zbudowane oko. Ma czopki, pręciki, które odpowiedzialne są za widzenie. Ale też w oku, na dnie oka znajdują się takie komórki zwojowe, które są receptorami światła dla zegara biologicznego. To jest taki pewien paradoks, czyli jeśli ludzie, którzy się urodzili i widzieli, potem wzrok stracili, oni dalej mogą jakby, można dalej ich rytm regulować światłem. Natomiast ci ludzie, na przykład, urodzili bez gałek ocznych, nie mają tego poczucia światła w ogóle i ci ludzie w 80% przypadków żyją takim właśnie rytmem wolnopłynącym, czyli ich doba trwa 25 godzin, w związku z tym okresowo się skarżą na bezsenność, okresowo na nadmierną senność, zależy kiedy przyjdą do lekarza, prawda? Tak to wygląda. No i wtedy, jak się Państwo domyślacie, przy tych wszystkich zaburzeniach nie jest potrzebne podawanie leków nasennych czy leków pobudzających, tylko trzeba wyregulować rytm okołodobowy.
No i różnego rodzaju parasomnie, którymi się spotykamy, czyli parasomnie z tunonrem, tak jak sennowództwo, czy sennobulis, lęki nocne, parasomnie związane z tenrem, kiedy pacjent ma albo koszmary senne, albo ma porażenie przysenne, albo no, rusza się w czasie snu. No są inne ciekawe, jak zespół eksplodującej głowy, dokładnie takie są objawy kliniczne, jak ta nazwa, różne mamy halucynacje przysenne, moczenie nocne, tak te choroby wyglądają. No i na końcu mamy te różne zaburzenia ruchowe, czyli co człowiek może w nocy robić, może zespół nie. Tu chyba mam, to potem Państwu zdefiniuję, bo to jeszcze o tym zespole niespokojnych luk, że Państwu dokładnie opowiem, że mam zostawiony slajd. Dobrze, no, o tym zaburzeniu już Państwu opowiadałem, to mamy ten, po polsku mam teraz, przepraszam, zespół wziąłej fazy, przyspieszonej fazy nieregularnej, o tym już Państwu opowiadałem, tak to wygląda na rysunku, to jest właśnie typowa sowa, chodzi spać druga, trzecia, wstaje ósma, dziewiąta, jeśli teraz jest zmuszona do wstawania do szkoły o godzinie 6 rano, będzie cierpiąca. Ci ludzie błędnie odczytują swoje ranne zmęczenie wynikające z niewyspania, prawda, bo leżę 2-3 godziny w nocy, czekam na zaśnięcie i uświadomią sobie tego, że jeśli będą się budzili o 6, to nieważne, czy będą spali czy nie, to będą się czuli śpiący, ponieważ ich mózg się budzi dopiero około godziny 9. Tak to wygląda. W odwrotnym tezie pacjenci chodzą spać bardzo wcześnie, budzą się w środku nocy i tak to po prostu wygląda. To jest nieregularny, a to jest to, co Państwu przed chwilą opowiadałem, prawda? Czyli ten tak zwany rytm nie 24-godzinny, najczęściej u pacjentów niewidomych od urodzenia, tak to mniej więcej wygląda. Jest kilka słów o melatoninie, ale nie wiem, czy Państwu tym będę głowy zawracał, więc myślę, że przejdę do tych zaburzeń ruchowych. Bo to jest grupa chorób, o których prawie no, mało kto wie. Jak ja pokazuję studentom slajd zespołu niespokojnych nóg, to nawet jest takie zdanie, że to jest najczęstsza choroba, o której nie słyszałeś. Ja założyłem sobie, że na tej sali będą moi rówieśnicy i osoby może nawet starsze ode mnie, to chcę o tym wspomnieć, dlatego że zespół niespokojnych nóg jest chorobą występującą u ponad 30% ludzi po 65 roku życia, a moje doświadczenia kliniczne pokazują, że ci ludzie często latami nie mają stawianego rozpoznania i latami nie uzyskują pomocy, a część pacjentów bardzo z tego powodu cierpi. Już Państwu mówię, tu jest opis tej choroby, ale tak naprawdę wytłumaczenie jest bardzo proste. Zespół niespokojnych nóg to jest choroba, która polega na tym, że ja nie jestem w stanie utrzymać kończyn, zwłaszcza dolnych, w spoczynku. Jak one są za długo nieruchome, to ja muszę nim poruszać, bo się w nich pojawiają różne nieprzyjemne uczucia, stąd nazwane to jest niepokojem. To nie jest ani ból, ani drętwienie, ani drapanie, ani robaczki, tak to pacjenci nazywają, ale charakterystyczne jest to, że te doznania ustępują po ruchu. Poruszam nogą, prawda, przestaję odczuwać ten niepokój. Oczywiście w ciągu dnia to może być niedostrzegalne, no bo ja cały czas się ruszam, prawda, teraz też sobie chodzę, chociaż ta kamera tutaj nie namierza. Natomiast w ciągu nocy, jak ja się położę, no to ciężko jest, jak sobie czas muszę tą nogą poruszać, prawda. No ciężko się wtedy śpi. No. Szacuje się, że u części z tych pacjentów ten zespół niespokojny może być przyczyną bezsenności. I tak naprawdę, jeśli to pacjent bierze leki nasenne, stosuje terapię behawioralną, nie uda mu się zasnąć, jak nie wyeliminujemy tego ruchu. A to jest jakby znowu Państwa branża, dlatego że najczęstszą przyczyną zespołu niespokojnych nóg są niedobory żelaza. Patogenoza tej choroby polega na tym, że to są pacjenci, których mózg produkuje troszkę za mało dopaminy. Jak Państwo może wiecie, dopamina jest związana z regulacją napięcia mięśniowego. No, choroba Parkinsona to jest po prostu niedobory dopaminy w mózgu, to Państwo wiecie, i leczy się podając dopaminę. Tutaj nie jest jeszcze aż tak źle, dlatego że pacjenci nie mają tych ośrodków produkujących dopaminę zniszczonych, ale ta produkcja dopaminy jest za mała i u bardzo wielu pacjentów te niedobory, ta produkcja jest zmniejszona z powodu braku żelaza, która jest niezbędna do produkcji dopaminy. Także my rutynowo każdemu pacjentowi do nas przychodzi z zespołem niespokojnych nóg, jak już mu to rozpoznajemy, zalecamy robienie takich badań jak żelazo, ferytyna i to już moja rada lekarska, jeśli się okaże, że nawet te poziomy są, ale są na dolnych granicach normy, to może to tłumaczyć występowanie tych objawów. Prawda? Jeśli pacjentowi wyrównamy poziom żelaza, bardzo często dolegliwości znikają. Gdyby się okazało, że pacjent ma ten zespół niespokojnych nóg, czyli ten przymus poruszania kończynami albo niemożność uleżenia spokojnego w łóżku, nie był związany z żelazem, tylko już to po prostu dopamin ma za mało, to wtedy leczeniem z wyboru i takim no, super skutecznym w 100% jest podawanie środków dopaminergicznych, głównie tak zwanych agonistów dopaminergicznych. Są na rynku dwa leki, to jest ropinirol i pramipexol. I muszę Państwu powiedzieć, że podanie
Z mojego punktu widzenia lekarskiego to są zawsze fantastyczni pacjenci, bo pacjent przychodzi, mówi, panie doktorze, cierpię od kilku lat, bo nie mogę zasnąć, bo co się położy, to muszę tymi nogami machać, masować, tam nacierać. To jest bardzo, może znowu pozwolę sobie na dygresję, jak państwo się uciekli z tej sali. Elementem mojego wywiadu lekarskiego jest dokładne zbieranie wywiadu. Czyli na przykład ja odpytuję pacjenta, niech pani mi opowie, jak wygląda pana dzień, wieczór i zwłaszcza ten okres przedsenny. I państwo się domyślacie, w ciągu dnia pracuję tam do 16-18-19, potem się trochę relaksuję, jak jestem kobietą, zwykle sprzątam, gotuję, biorę sprzątam, jak jestem facetem, to się zajmuję przed telewizorem, prawda, tak to robię. Potem przychodzi wieczór, to biorę prysznic, składam się spać i zasypiam. No tak to z grubsza wygląda, prawda? No. Jak pyta pacjenta z RLS-em, to do pewnego momentu jest wszystko dobrze, po czym słyszę tak, wie pan, ja już tak się zbliżam do łóżka, to mam takie specjalne urządzenie i tak się nim drapię cały czas, albo że na nim przygotowałam jedlicę, albo na przykład sobie tutaj pan coś przymrażam, no dziwne rzeczy ci ludzie robią, tak się na ogół nie robi. Prawda? I potem jak się już dokładnie dopytamy, no to wychodzi, prawda? Że on na przykład nigdy nie lubił jeździć autobusem, no bo tam się nie da pochodzić, woli pociąg, prawda? Do samolotu raczej nie wsiądzie, no bo to wtedy nie wysiedzi, prawda? No, albo go wyrzucą z powodu niepokoju. To wszystko ma. Ja wtedy, jak to rozpoznaję, pan, to pan sobie weźmie jedną tabletkę tego prostu ropinirolu, pół miligramową i pan, powiem pan za parę dni, jak pan się czuje. Słuchajcie, pacjent przychodzi i się rzuca już od drzwi, panie doktorze, od 20 lat tak dobrze nie spało. Podanie jednej tabletki całkowicie likwiduje. Mogę powiedzieć państwu jakby w takim trochę wewnętrznym gronie, że nawet czasami jest tak, że jak nie jesteśmy do końca pewni, bo oczywiście można mieć bóle nóg, dlatego że mam dyskopatię, dlatego że mam niedobory jakichś tam minerałów, różne są choroby. Ale jeśli to jest zespół niespokojnych nóg, on przychodzi natychmiast po jednej małej tabletce, czyli dawce 10 razy mniejszej niż parkinsonizmie tej choroby. Także warto o tym pamiętać, że można pacjentowi bardzo łatwo pomóc w tym zespole niespokojnych nóg. I tak jak już mówiłem, bardzo dużo pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku, na szczęście nie wszędzie jest to zdanie, że najczęstsza choroba, o której nie słyszałeś. To jest, koniecznie, niesamowite. Choroba znana jako zespół Ekboma została opisana w 1948 roku. No stara jak świat. I tak naprawdę, no nie wiem, jakbym tak zrobił sobie średnią, ile czasu pacjent czeka na diagnozę, to byłby to lata, no, 20 lat na przykład. Od wystąpienia pierwszych objawów, aż ktoś wreszcie powiedział, pan to ma. Może teraz jest łatwo, są na te reklamy leków, prawda, że pacjent nie rusza tymi nogami. To są oczywiście preparaty z żelazem, to są i reklamują, więc jest to jakoś tam logiczne. Ale mówię, no, jeśli chodzi o lekarzy, to coś ciągle niesamowite, że ta wiedza jest niewielka. No właśnie, okresowe ruchy kończyn. To jest ciekawostka, bo to jest z kolei choroba, która się pojawia po zaśnięciu. Jak pacjent zaśnie i sobie śpi płytkim snem, nagle zaczyna tymi nogami robić takie rowerki, prawda? No, coś takiego. Na szczęście oboma albo na przemian. No, jak się państwo domyślacie, no wtedy się kiepsko śpi, prawda? To jest, tutaj my liczymy indeksy, tak jak w bezdecha liczymy indeks bezdechu, tu liczymy indeks ruchów. Jeśli tych ruchów jest dużo, to wtedy pacjent się po prostu nie wysypia. No bo ciężko jest spać głęboko, jak tymi nogami cały czas trzeba machać, prawda? I wtedy człowiek się rano budzi, no niewyspany jak pacjent z bezdechem, często z bólem nóg oczywiście, no bo to nie ma co się specjalnie dziwić. I słuchajcie państwo, co jest ciekawostką, to obie te choroby często współwystępują, już są różne, prawda? Bo zespół niespokojnych nóg występuje przed zaśnięciem, a to występuje po zaśnięciu. Jak państwo widzicie, że ocenia się, że od 1 do 15% pacjentów z bezsennością ma tą bezsenność na skutek tego zespołu niespokojnych nóg. Mówię, prawie 1/3 ludzi po 60 roku życia. I tak naprawdę 90% ludzi ma jedno i drugie. Prawda? Czyli przed zaśnięciem ma ten niepokój w nogach, a jak zaśnie, to ma te ruchy kończyn. Zwłaszcza, że właśnie występują bardzo często razem. Ale w ogóle nie są specyficzne. No i jeśli leczymy, tak jak państwu powiedziałem, lekami pierwszego rzutu są agoniści dopaminergiczni. Jeśli państwo macie wiedzę na temat choroby Parkinsona i leczenia, to państwo wiecie, że choroba Parkinsona jest taką typową chorobą pozapiramidową z niedoborów dopaminy, ale tam raczej częściej stosowanym lekiem jest lewodopa, czyli jakby podawanie takiego prekursora dopaminy. My tego nie robimy z prostego względu, ponieważ nasz pacjent z RLS-em jeszcze tej dopaminy trochę produkuje. Tylko my chcemy jakby troszkę zintensyfikować tą produkcję, więc raczej nie dostarczamy substratów. No i tu mówiłem państwu o tym ropinirolu i pramipexolu, to już o tym opowiadałem. Do różnicowania są nocne skurcze mięśni kończyn, czyli też pacjent odczuwa takie skurcze, no ale to już jest choroba zupełnie innego rodzaju, związana z niedobrami jakichś tam minerałów, czy związana z różnymi chorobami, jak państwo widzicie. No i tym pacjentom to nasze leczenie, jak w RLS-ie, nie pomoże. O tym warto pamiętać. I jest jeszcze kolejna choroba jak bruksizm, czyli zgrzytanie zębami przez sen. Proszę państwa powiedzieć, że to jest też dość powszechne, proszę zobaczyć.
jest no, 1/10, 1/5 populacji i do tej pory tak naprawdę bruksizm jest głównie problemem stomatologicznym. To znaczy my tutaj jako lekarze od medycyny tu nie jesteśmy w stanie tym pacjentom zaoferować. Ja po prostu napisałem na dole na żółto, w ciągu ostatnich no, 5-6 lat pojawiły się pewne doniesienia, że pacjenci z bruksizmem częściej niż inni ludzie mają jakieś takie objawy, powiedziałbym, lękowo-depresyjne uogólniając. Oczywiście ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy one są pierwotne, czy wtórne, no bo się domyślacie Państwo, jak człowiek bez przerwy zgrzyta zębami przez sen, no to nie poprawia mu jakości życia. No jak sobie leży sobie w łóżku z jakąś fajną laską i tak zgrzyta tymi zębami, no to no nie prędko pójdzie z nim drugi raz do tego łóżka, no bo to nie jest przyjemne, jak z jakimś ruszaniem metalem po szkle, no to nie jest to miły objaw. Więc no, myślę, że jego życie się nie układa specjalnie dobrze. Oczywiście głównym problemem jest ścieranie zębów. Także tutaj do tej pory jest tak, że jak pacjent ma stwierdzany bruksizm, trafia do stomatologa, będę robił taką specjalną szczękę, w której śpi, no co też nie poprawia jego trakcyjności w tym łóżku, umówmy się. Więc no, trudno się dziwić, że jest taki lękowy i taki zaburzony. Ale w każdym razie generalnie ocenia się, że tych pacjentów warto zbadać, warto im zaproponować leczenie. Może mieć to zbawienny wpływ na ich funkcjonowanie. Jaktacje to takie polskie tłumaczenie, to są takie ruchy głowy. One występują zwłaszcza u dzieci z różnymi uszkodzeniami neurologicznymi, ale też mi się zdarzyło kilka dorosłych pacjentów, którzy mieli przedtem takie właśnie ruchy głową. No tak po prostu jest. Ja tylko Państwu pokazuję, że taka choroba występuje zwłaszcza u dzieci. Trudno powiedzieć, czy to się, jak to się leczy. Te pacjentki, które do mnie trafiały, czy pacjenci, to najczęściej były przeprowadzani przez współspaczy, którym to machanie głową i uderzanie na przykład rytmiczne w oparciu łóżka przeszkadzało, prawda? To mówię, poduszcie poduszkę i już, no. Nie będzie hałasu. Także tak to wygląda. No i różnego rodzaju, różne inne warianty normy, które są wymieniane, jak drżenie stóp, mioklonii. Na to chciałem Państwu zwrócić uwagę, dlatego że mioklonii hipnagogiczne chyba będzie tak. To jest, słuchajcie, naturalne fizjologiczne zjawisko, w takim skurczach w momencie zasypiania. Każdy człowiek to ma, każdy. Oczywiście ludzie młodzi tego nie zauważają, ponieważ to takie szarpnięcie poprzez zaśnięcie. Czyli jak człowiek jest młody i szybko zasypia, to go szarpnie i zaśnie. No ludzie w moim wieku to już czują, bo ten proces zasypiania przebiega trochę wolniej, więc ja czuję, że mnie szarpnęło. Czasem tak, że te szarpnięcia potrafią wytrącić z zasypiania. No i wtedy po takim szarpnięciu ja się wybudzam, znowu mnie szarpnęło. No efekt jest taki, że bywa, że przychodzi na przykład pacjentko i panie doktorze, bo on ma drgawki przedtem, czy co się z nim zrobić. No. Także tak jest. To jest zjawisko fizjologiczne. Oczywiście trzeba tylko Państwu też dopowiedzieć, gdyby się kiedyś spotkali takiego osoby, że takie szarpnięcie jest taką najbardziej łagodną postacią mioklonii hipnagogicznej, ale one mogą mieć charakter w ogóle posturalny, czyli człowiek może szarpnąć tak, że w ogóle spadnie z łóżka i może go zrobić wokalizację, czy krzyknie. No, to już może budzić niepokój, prawda? Ale to jest ciągle fizjologiczna mioklonia hipnagogiczna. Prawda? Są powszechne, także. Natomiast proszę zobaczyć, jeśli ktoś ma tak dużo, to są pewne czynniki predysponujące, które warto wyeliminować. Tu jeszcze mogę tylko dodać, że poza kofeiną na przykład też czarna czekolada może nasilać ilość tych mioklonii. Więc zalecam to sprawdzenie. Jeśli chodzi o bezdechy, to nie będę Państwa może tym za bardzo, chociaż może warto wspomnieć. Tutaj macie podział bezdechów. Tak to wygląda, słuchajcie Państwo, w polisomnografii, prawda? Był oddech, jest przerwa. Ta przerwa może trwać, proszę zobaczyć, ona tutaj trwa 20, 30, 40, 30 sekund. Przerwa w oddychaniu powoduje to spadek saturacji, więc cały czas się rusza klatka piersiowa, prawda? Bo to są przepływy powietrza. Powietrze nie płynie, mimo że pacjent rusza klatką piersiową i proszę zobaczyć, są duże spadki tlenu i to się oczywiście powtarza co kilka minut. Także efektem tej choroby jest niedotlenienie mózgu, płytki sen, senność w ciągu dnia i potem konsekwencje krążeniowe. To jest bezdech centralny, kiedy, proszę zobaczyć, nie rusza się klatka piersiowa, nie rusza się brzuch, pacjent przestaje oddychać na jakiś moment i są bezdechy centralne. I są też mieszane, czyli na początek przestaje oddychać, potem zaczyna oddychać, ale mu się jeszcze nie odblokowały drogi oddechowe. No i różnego rodzaju hipersomnie, tu już może też nie będę Państwu wszystkiego opisywał, bo tego jest bardzo dużo. Chciałbym Państwu pokazać tą narkolepsję, o której kilkakrotnie wspominałem. Głównie, żeby Państwu przy okazji pokazać jeszcze jedno badanie, które my robimy w medycynie snu. Badanie się nazywa MSLT, z angielska Multi Sleep Latency Test, po polsku jest to test wielokrotnej latencji snu. I pokazuję to Państwu, dlatego że to jest to jedyne obiektywne badanie badające senność w ciągu dnia. Czyli wkładzimy człowieka co 2 godziny do łóżka i proponujemy mu, żeby zasnął. I tutaj normy są proste. Jeśli człowiek położony do łóżka zasypia w ciągu 5 minut, to znaczy, że ma patologiczną senność. Jeśli zasypia po 15 minutach, no to powiedzmy, że to jest norma.
jak sobie gdzieś w środku, no to albo student, albo młody lekarz, prawda? Czyli takie no, nie nadmierna senność, ale coś z tą higieną snu nie do końca prawidłowo. Jeśli zasypia przynajmniej w dwóch, trzech z pięciu sesji snem REM, to wtedy ma prawie na pewno narkolepsję. Czyli człowiek zasypia szybko z tym REM, ma narkolepsję, zasypia szybko z tym zwykłym, to ma pewnie hipersomnię normalną z tą non-REM. Tak to generalnie badamy. I oczywiście podaje się głównie leki stymulujące, aczkolwiek proszę zobaczyć, to jest taka zupełna nowość. Nawet nie jestem w stanie chyba Państwu tego do końca wytłumaczyć. Znaczy mogę tłumaczyć, ale to byłoby chyba dość zawiłe. W każdym razie generalnie nowym odkryciem w narkolepsji jest podawanie kwasu hydroksybutanowego GHB. Może ktoś wie, co to jest, tak po potocznym języku? Jak to się nazywa? Tabletka gwałtu, dokładnie tak. Pigułka gwałtu, to jest hydroksymaślan podany, powoduje wyłączenie świadomości przy w miarę zachowanej sprawności fizycznej ciała. No dlatego taka jest popularna, bo można oczywiście nakarmić kobiety dużą ilością leków dla sennych, ale będzie pół trup, no więc pewnie to już takiej satysfakcji w tym seksie potem nie ma. Tutaj tak się nie dzieje, bo to wyłącza świadomość. Natomiast się okazało, że ten hydroksymaślan pacjentów z narkolepsji integruje sen trochę bardziej. W związku z tym oni potem są mniej senni w ciągu dnia. No przedziwne jest dawkowanie. W Polsce tego leku nie ma, ale mam kilku pacjentów, którzy mieszkają albo pracują za granicą. No pacjent dostaje taką buteleczkę białego płynu i tak wybiera sobie strzykawką i tam do szklanki i tak to popija. To tak wygląda leczenie. No i słuchajcie Państwo, na koniec różne parasomnie. Tu jest chyba, zdaje się, jeszcze ciągle tych slajdów strasznie dużo, więc ja pewnie nie wszystko pokażę, a tylko powiem ogólnie. Czyli bo teraz jesteśmy przy innej grupie chorób. Parasomnie to są takie choroby, które występują w czasie snu, prawda? Czyli ja śpię w zasadzie normalnie, ale w tym śnie pojawiają się rzeczy, które normalnie się nie pojawiają. I tutaj mamy parasomnie snu non-REM, czyli te, które są w czasie snu głębokiego, wolnofalowego, albo te, które występują w czasie snu REM. Do typowych parasomni snu głębokiego należy somnambulizm, lęki nocne, to jeśli typowe parasomnie snu REM, to są koszmary nocne i tak zwane zaburzenia REM sleep behavior disorder, czyli zaburzenia zachowania we śnie REM. I krótko o tym. Jeśli chodzi o somnambulizm, sprawa jest prosta, prawda? Człowiek wstaje w nocy, chodzi, wykonuje różne złożone czynności. Prawda? Mieliśmy pacjentów, którzy potrafią prowadzić samochód, prowadzić motocykl, zrobić posiłek, zakupy. Pani znajduje torbę z zakupami, paragon ze sklepu. No niestety powikłanie może być tak zwany zabójczy albo samobójczy somnambulizm, czyli pacjenci, którym się zdarzy niestety wyjść przez okno wysokiego piętra albo zdarzy im się kogoś zamordować, nawet film amerykański, kiedy zrobili oparty na autentycznych faktach. Odmianą somnambulizmu może być seksomia, nie wiem czy tego jest ostatnio więcej, ale parę razy do roku trafią do mnie tacy pacjenci. No niestety zwykle trafiają z powodów różnych kłopotów, które z tego seksu przez sen wynikają, no bo jak on uprawia seks z własną żoną to jest okej, ale jak z cudzą to już nie jest okej, prawda? Albo jak żona przyłapała męża, jak tam w łóżku z dzieckiem się brał dobierać, to też nie było okej. Teraz też miałem przypadek chłopaka, który był opiekunem, był na jakichś wakacjach i po prostu zawędrował do namiotu dziewczynek, śpiąc cały czas. Także, no bo mówię, pacjent somnambulizm może wszystko robić. Tym się na przykład różni somnambulizm od padaczek. Pacjenci jak mają nocne napady padaczkowe, mogą też tam machać ręką, kiwać się, bujać, a są najczęściej ruchy stereotypowe. Powtarzające się napady. Jeśli pacjent jest w stanie przygotować kolację, to już nie jest padaczka. Oczywiście to może być też dysocjacja, ale tak to wygląda. I słuchajcie Państwo, to ci pacjenci charakteryzują się bardzo dużą ilością snu wolnofalowego. Tutaj pokazuję Państwu, że tak wygląda, proszę zobaczyć, tu jest epizod chodzenia, to artefakty, ale dalej widać, że są fale wolne. Mimo, że pacjent chodzi i też widać wyraźnie dużą ilość fal wolnych w momencie, jak pacjent wstaje z łóżka. I tak naprawdę oczywiście tu jest oficjalna publikacja. Ja odradzam podawanie benzodiazepin, dlatego że są leki, które uzależniają i tutaj nie ma o czym mówić. Natomiast bardzo często podajemy leki przeciwdepresyjne z grupy leków serotoninowych, dlatego że one tak po pierwsze trochę spłycają sen i one powodują, że pacjent ma mniej okazji do chodzenia. Po drugie troszkę zmniejszają poziom lęku, więc jest mniejsze ryzyko, że pacjent zrobi coś, co jest związane z jego napadem lęku. Natomiast zaleca się, żeby szukać przyczyn, które powodują, że pacjent wstaje, bo to też warto sobie zrozumieć. Generalnie somnambulizm to jest pewna, skaza można powiedzieć, tak? Bo normalnie człowiek, który śpi głęboko, to go nic nie obudzi. Można mu błyskać w oczy, można nim machać, szarpać. Oczywiście przy dużej ilości bodźców go pewnie dobudzimy, ale on wtedy i tak będzie nieprzytomny, prawda? Jaki będzie miał taki stan upojenia przysennego. Ja często mówię, że jak będzie pani tak męża szarpała pół godziny po zaśnięciu, może pani przylać, tego nie pamiętać i będzie w ogóle zwolniony z odpowiedzialności, bo to jest stan niepoczytalności. Natomiast pacjent z somnambulizmem, jak się zacznie, jak coś go wybudzi, to on wstanie i ruszy. Znaczy pojęcie lunatyzmu jest uzasadnione, dlatego że w czasie przed edycji
Houstonem, jak nie było elektryczności, to pełnia księżyca wydawała, że było bardzo jasne. Jak to światło księżyca padło na twarz somnambulika, on mógł stać i pójść. W tej chwili we współczesnych czasach, jak ja pytam tych pacjentów, już pewnie widziałem ich kilkuset albo więcej, no to może jeden, może dwóch przyznaje, że w czasie pełni chodzi częściej. Natomiast w tej chwili raczej częściej pacjentów wybudzają albo bez dechy, albo zespół niespokojnych nóg, prawda? Czyli jak to mi zaczyna się ruszać, to ja wstanę i pójdę, prawda? Zresztą to jest też taka ciekawostka, słuchajcie Państwo, dlatego że na przykład somnambulizm u dzieci jest prawie powszechny. Czyli jeśli byśmy sobie wzięli pod uwagę dzieci w wieku lat 10-15, to się okazuje, że połowa tych dzieci ma epizody somnambulizmu, a mało tego, że nawet dziecko nie ma, ale na przykład takie dziecko się w czasie snu postawi, to ruszy, nie budząc się. Jak poczuję tam pod stopami podłoże. Także u dziecka jest to związane z niedojrzałością mózgu. Z reguły większość tych dzieci wyrasta z tego i po 18 roku życia somnambulizm to jest 1%, ale są tacy pacjenci w wieku już dorosłych, którzy w nocy wstają i chodzą. No i jest to dość poważny problem potem diagnostyczny. Jeśli pacjenci się ruszają we śnie REM, to jest zupełnie inna choroba. Pamiętacie Państwo, co powiedziałem na początku tego wykładu? We śnie REM mamy całkowicie zwiotczone mięśnie. Dlatego na przykład jak nam się śni, że ja biegam, latam, fruwam, to ja się właśnie w ogóle nie ruszam. Ale jeśli dojdzie do uszkodzenia w mózgu, środków, które wyłączają napięcie mięśniowe, to ja wchodząc w ten REM zacznę machać rękami, nogami, tułowiem, tak jak mi się śni. I to jest bardzo niebezpieczna choroba. Najczęstszym powikłaniem tej choroby są różnego rodzaju urazy, złamania i tak dalej, dlatego że ja nie mam kontroli, prawda? Jak ja machnę ręką, to ja nie wiem, że obok jest ściana, prawda? Jak ja pamiętam pierwszego mojego pacjenta, to był jakiś zawodowy wojskowy, mówię, śniło mi się, że wyskakuje z płonącego skota i wpadłem nosem na ścianę i sobie nos złamałem. Także tam są bardzo często powikłania, no jak się patrzy, to łóżka tych pacjentów to są, jak to kiedyś w dawnych czasach, te różne szałownie w psychiatryku, opatulane kocami, poduszkami, oczywiście żony dawno już z nimi nie śpią, także to jest to bardzo poważna choroba. Jest to, słuchajcie Państwo, właściwie choroba neurologiczna, muszę Państwu powiedzieć, że jak po raz pierwszy tych pacjentów opisano mniej więcej w latach 90. XX wieku, po raz pierwszy ich pokazano, wtedy ta choroba jakby zaistniała i po 20-30 latach prawie wszyscy ci pacjenci chorują na chorobę Parkinsona. To jest Schenk z Machowaldem, oni po raz pierwszy to opisali. Także w tej chwili, jeśli do nas się zgłasza pacjent, który ma zaburzenia ruchowe we śnie REM, to z dużą prawdopodobieństwa ten pacjent za 10-15 lat rozwinie się u niego choroba Parkinsona. No jeśli chodzi o tego, co Państwu darujemy. No i ostatnie dwie, parasomnie, czyli lęki nocne i koszmary senne. To, żeby Państwo rozumieli to różnicowanie. Lęki nocne to jest nagły napad lęku, prawda? Głównie we śnie głębokim, często dotyczy dzieci, bo wtedy to dziecko się w ogóle nie budzi. No, wstaje, krzyczy, po czym idzie spać, rano w ogóle nie pamięta, matka tylko pamięta, przerażona, co się działo i tak dalej. A koszmary senne to jest lęk, który dotyczy właśnie REM, już kończę, właśnie REM i wtedy ja pamiętam, co mnie obudziło. Dobrze, tu już mam sygnały, że powinienem skończyć, więc tylko pokażę Państwu to o tej otyłości, bo to obiecałem. I to, co Państwu mówiłem na początku, ile powinniśmy spać? Pokazuję Państwu jeden slajd związany jakby z Państwa branżą, nie moją, czyli na przykład poziom cukru w zależności od długości snu. I proszę zobaczyć, to jest krzywa ukształtna. Co Państwu powiem, sen krótszy niż 5 i dłuższy niż 9 wiąże się z licznymi powikłaniami somatycznymi. I tak naprawdę no, tutaj to jest badanie na osobach dorosłych, stąd 6-7 to jest najbardziej optymalna ilość snu, która jest dla nas najzdrowsza. Oczywiście jak ludzie są młodsi, to mogą spać 7-8, jak są w wieku licealnym to 8-9, ale proszę zobaczyć, to jest jakby najzdrowsza granica. Nie wolno spać ani za krótko, ani za długo. To są te mechanizmy związane z otyłością, które Państwu pokazywałem zegarem biologicznym, a to są te badania. Proszę zobaczyć, to jest 4-dniowa deprywacja snu, która jak znacząco zwiększała poziom grelinu, która odpowiada za otyłość. No, w związku z tym nie dziwmy się, to jest ostatni slajd w tym rozdziale, ja już Państwu mówiłem na początku, że tego nie wspominałem, ale obserwuje się od mniej więcej 30-40, że co 20 lat o godzinę się skraca średnia długość snu. To widać tutaj. To jest zjawisko społeczne. Nie będziemy o tym dyskutowali, bo już mnie tutaj popędzają, więc zostawmy sobie tą dyskusję. I zobaczcie, proporcjonalnie tego rośnie otyłość. To są badania w Stanach Zjednoczonych i w tej chwili nie ma właśnie cienia wątpliwości, że te rzeczy są ze sobą wzajemnie zależne. Prawda? Że dlatego, że za krótko śpimy, wtedy nam otyłość wzrasta. No i na końcu były te mity dotyczące żywienia i snu. Ja oczywiście pokażę Państwu, że nie będę się odzywał, żeby nie było tutaj wątpliwości, dlatego że mity związane ze snem powodują, że ja wpędzam się w bezsenność, prawda? Ja tutaj powinno być quiz, Państwo uważacie, że szklanka gorącego mleka działa czy nie działa, prawda? Jak uważacie? Nie działa. No. Czy ruch? No to już Państwo wiecie, działa w tym sensie, że jak się ruszam w ciągu dnia śpię gorzej, ale jak się ruszam wieczorem, idę na fitness o 21, wtedy będę gorzej spała. No alkohol działa czy nie działa? Nie działa. Alkohol ułatwia sypienie, spłyca i skraca sen. Wszyscy pamiętają dzień po, prawda?
Oczywiście ja szybciej zasnę. Znaczy, lepiej brać leki o dłuższym okresie półtrwa niż alkohol. Wtedy będę spał lepiej. No, telewizja to nie jest jedzenie, ale generalnie zalecamy oglądanie telewizji, ale poza sypialnią. W sypialni, w której śpię, usuwam telewizor, zegary, wszystko usuwam. Prawda? Jeśli chodzi o dietę, no to jeszcze do tego za chwilę wrócimy. Gorąca kąpiel nie działa, od razu powiem. Wczesne układanie się spożywania nie działa, jest przeciwskuteczne. Sen przed pomocą jest nieprawdą. Idę spać wtedy, kiedy mi każe spać. I koniec, kropka. Jak go sobie przesunęłem, to moja wina. Drzemka w ciągu dnia jest fizjologiczna, jeśli trwa nie więcej jak 15-20 minut. No i zasady dobrego snu. Po przebudzeniu nie wolno leżeć, czyli krócej leż w łóżku. Wstań zaraz po przebudzeniu. Dlaczego? Bo to synchronizuje zegar, prawda? Zgaszenie światła włącza zegar, zapalenie światła wyłącza zegar. Jak ja przeciągam proces zasypiania i wstawania, to ten zegar się rozregulowuje, nie wie biedny, co ma robić. Nigdy nie spij na siłę, prawda? Chodź spać wtedy, kiedy jesteś śpiący. Jeśli moja senność się opóźnia, niż to było zwykle, przyjdź do lekarza, spytaj, dlaczego tak się dzieje. Czemu ja teraz chodzę spać godzinę czy dwie godziny później, ale nie zmuszaj się na siłę, prawda? Usuń zegary z sypialni, państwo wiecie. Jeśli nie usunę zegara, będę na niego patrzył, będę go widział o pierwszej, trzeciej, piątej i wtedy mam powiedzieć, że w ogóle całą noc nie spałem. Ćwicz późnym, po południu, nie przed snem. Unikaj kawy, alkoholu, nikotyny, regularnie kładź się, wstawaj z łóżka. Zjedz lekki posiłek przed pójściem do łóżka. To jest jedyne zdanie, które mogę autorytatywnie z tego miejsca powiedzieć, w oparciu o moje doświadczenia niedietetyczne. Jak ja zbieram ten wywiad z pacjentem, to mówię państwu, co pan robi tak dalej, kolację? Mówię, nie, kolacji to ja nie jadam. Pan, ostatnia szklanka wody o 17, ostatnia alkoholu o 15, bo się panicznie boję, że będę musiał wstawać do toalety. Bzdura. Mózg jest tak skonstruowany, że ja mogę spokojnie co półtorej godziny wstać, zrobić sików i szklankę wody i ponownie zasnąć. Także zalecamy zjedz lekki posiłek. Znaczy nie pięciodaniowe danie, jak ja sami idę w sobotę wieczorem, widzę, co ludzie mają na tych stołach o 23:00, no w tym na bank nie będą spali, prawda? Natomiast to zalecamy lekki posiłek. Co to znaczy lekki posiłek? To państwo powiecie, ja nie będę zabierał głosu, bo myślę, że gdybym to powiedział, to będę został z tej sali przepędzony. No i kontrolować drzemki w ciągu dnia, już państwo wiecie, ona nie może zastąpić snu nocnego, tylko musi być ta 15-minutowa. I stosuj rozważnie leki nasenne, o tym nie było jeszcze okazji powiedzieć, ale generalnie jeśli chodzi o leki nasenne, to ostatnie zdanie dosłownie, jeśli część z państwa je ćwiczy. Mamy generalnie, czy leki nasenne mamy jakby w dwóch grupach. Pierwsze to tak zwane agoniści benzodiazepinowi. Stare leki typu tamestazolam, nitrazepam, to w ogóle trzeba już o nich zapomnieć, już ich w ogóle nie stosujemy. Do leków nasennych nowej generacji są te leki z grupy Z, one się nazywają chemicznie zolpidem, zopiklon, zaleplon. I te leki są świetne, jeśli się je bierze doraźnie. Aktualne zalecenia są takie, że te leki wolno brać maksymalnie 2 tygodnie lub biorę je powiedzmy nie częściej jak raz, 2 razy w tygodniu. Czyli sobie leży lek nasenny koło łóżka. Jeśli ja na przykład łatwo reaguję bezsennością na stres, na ból, na lęk, czyli kładę się do łóżka i sen nie przychodzi, mogę po tą tabletkę sięgnąć. Jeśli sięgam po nią nie częściej jak, nie wiem, 5, 6, 7 razy w miesiącu, krzywdy sobie nie zrobię. Więc jeśli już mam bezsenność przewlekłą, to podstawą jest ta terapia behawioralna, czyli trening snu. Jeśli mój sen rzeczywiście jest za krótki, mogę wtedy podawać leki o działaniu nasennym, ale nie benzodiazepinowe. My najczęściej stosujemy małe dawki leków przeciwdepresyjnych, leków antyhistaminowych albo neuroleptyków. Jeśli będą państwo interesowały nazwy, to je powiem. Także bardzo dziękuję. Jestem dumny, że nikt z tej sali, prawie nikt nie uciekł. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypomnę państwu, że wykład wygłosił pan doktor nauk medycznych Michał Skalski, psychiatra, somnolog, tak, panie doktorze? Dobrze powtórzam, tak. Czyli specjalista leczący sen, zaburzenia snu. Pan doktor pracuje w katedrze i klinice psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dla państwa, którzy chcieliby skorzystać z porady, przy zaburzeniach snu na początku, zdaje się, był podany telefon do poradni zaburzeń snu. Bardzo dziękuję panu doktorowi za wyczerpujący wykład. Ja myślę, że jeszcze państwo będą mieli wiele, wiele pytań. Jeśli ktoś musi nas opuścić, to oczywiście bardzo proszę zrobić to w tej chwili. Dajemy państwu 2-3 minuty. Natomiast zachęcam do zostania. Macie państwo wyjątkową okazję, aby jeszcze zadać panu doktorowi pytania. I czy to
na forum całego spotkania, czy potem także w rozmowach indywidualnych. Oczywiście pan doktor nie jest u siebie w gabinecie i nie będzie stawiał diagnozy. Proszę na to nie liczyć. Natomiast jeśli macie państwo jakieś wątpliwości, czy jakieś porady, takie wskazówki, może na pewno udzieli. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi. Chciałam jeszcze powiedzieć, że wszyscy nasi wykładowcy występują tutaj bez honorarium, a pan doktor dużo wcześniej zrezygnował ze swoich pacjentów, przesunął ich na inny termin, aby właśnie tutaj w środę o tej godzinie dzisiaj u nas być. Bardzo panu doktorowi dziękuję za to. Dziękuję. Też proszę państwa informacja, bo nieraz mnie państwo o to pytacie, czy Wszechlicę ktoś finansuje? Nikt. Wszystkie koszty, które ponosimy tutaj organizacyjne, ponosimy z pieniędzy wydziałowych. I zapraszam państwa na kolejny wykład 18 kwietnia zatytułowany Żywność i żywienie, a zdrowie. Dlaczego w mass mediach jest tak dużo błędnych informacji? Oczywiście informacji żywieniowych. Proszę państwa, czy możemy już zacząć? Tak? Ja jestem proszę gotów. Państwa, proszę podnosić rękę, jeśli ktoś chce zadać pytanie, a pan Radek będzie podchodził do państwa z mikrofonem, tak aby wszyscy mogli tutaj słyszeć państwa pytanie, a pan doktor będzie na te pytania odpowiadał. Państwa, którzy słuchają nas przez internet, przypominam, możecie wpisywać w okienku edycyjnym na czacie. Pan Janusz będzie te pytania drukował i potem przekazywał panu doktorowi Skalskiemu. No słucham. Tak. Każdy człowiek co półtorej. Generalnie możemy się budzić, bo pamiętajmy, miarą czasu we śnie jest cykl. Mniej więcej półtora godziny. Czyli chodzę spać o 24 i to... Znaczy tak, na szczęście jest tak, że jak państwo może pamiętali, te pierwsze cykle są na tyle głębokie, że zwykle pierwsze budzenie jest po 3 godzinach. Czyli jak chodzę na przykład spać o 24, to pierwszy raz się obudzę, ale to o 3, a potem się obudzę o 4.30, potem o 5, zależy ile cykli śpi. Normalnie tak. Powiem pani nawet dalej, jeśli mamy pacjenta, którego bezsenność jest, są problemy z utrzymaniem ciągłości stu, bo już zalecamy, że jak się obudzisz, to łatwiej zaśnieć, jak w ogóle wyjdziesz z sypialni, czymś się zajmiesz. Jak państwo może, bo mówię, tutaj było mnóstwo informacji, może nie wszystkie umknęły, ale najgorszą strategią na zaśnięcie jest próba zaśnięcia. Jeśli ja leżę w łóżku, liczę barany, skoro się zaśnięcie, to odpędza sen. Lepszą strategią jest w ogóle oderwanie się od snu. Czyli ja wstanę z łóżka, pójdę do pokoju obok, sobie przejrzę dwie strony książki, sprawdzę jakieś zaległe maile, szybciej wróci senność. Mówię przy problemach, proszę. No to jest pytanie nie o sen, więc ja nie czuję do końca ekspertem. Mogę powiedzieć, co robią moi pacjenci. Kobiety najczęściej piorą, sprzątają, gotują, prasują, różne rzeczy robią. No to można podkręcić kaloryfer. Znaczy ja pani powiem, jako strategię, znaczy generalnie to, co pani mówi, jest jakby dowodem naukowym. Jeśli ja w nocy potrafię oderwać myśli od spania, czyli skierować się na coś zupełnie innego, znaczy wie pani, ja nie jestem kobietą, ja nie gotuję nawet w ciągu dnia, ale ja sobie wtedy generalnie, nie wiem, biorę książkę albo audiobooka, jak się nie chce czytać, włączam film, teraz wie pani, można telewizję w komórce oglądać jeszcze. W łóżku! W łóżku nie wolno. Tak, jak najbardziej. Dobre pytanie pani zadała. Jeśli nie śpię, to się skupiam na czuwaniu. Znaczy, ja zdaję sobie, że wie, na pani pytanie, co mam robić, i pani robi to, co pani sprawia przyjemność. Rutynowo jest zwykle tak, że powiedzmy do tej godziny 20, 21, 22 robię rzeczy, które muszę, potem robię coś dla przyjemności, prawda? Oglądam mecz, czy tam babskie pisemka, no coś robię dla przyjemności, że demukuję, to potem do tego wracam w nocy, ale poza sypialnią. Ważne jest rozdzielenie. Jeśli śpię, to jestem w sypialni, jeśli czuwam, to jestem poza sypialnią.
I dokładnie to robię, czyli jeśli w nocy nie mogę spać, to znaczy można też leżeć, nie ma problemu, bo mówię, ja nie będę tyle chodziła. Nie, to ja wychodzę z sypialni, idę do pokoju dziennego i sobie leżę na kanapie, ale wtedy światło świeci, muzyka gra, cicho, ja sobie leżę i mózg ma jasny sygnał, że to jest czas na czuwanie, nie na spanie. Bo błędem jest leżenie w łóżku z zamkniętymi oczami i czekanie. Już pomijam, że po kilku minutach takiego leżenia już bardzo narasta poziom lęku, potem spadają same czarne myśli, w ogóle przekonaję, że już w ogóle tylko umrzeć tylko, a nie spać, no to nie ma w ogóle sensu i dodatkowo jeszcze tego typu działanie odpędza sen. Więc nawet jak się przejdzie do drugiego pokoju, się nie zaśnie, to rano będę w dużo lepszej kondycji, będę miał dużo mniejszy poziom lęku, a jest szansa, że jak już będę w innym pokoju, to szybciej wróci senność, że jeszcze powiedzmy od tej czwartej do piątej jeszcze godzinkę prześpię. Ja chciałem zapytać w końcu, jaka jest rola diety w aspekcie snu? No rola diety jest taka, że trzeba, to ja powiedziałem, jeśli chodzi o zasady higieny, to ja o tym mówię. Ja, jak pan słuchał początku wykładu, powiedziałem, że ja nie zajmuję się dietą, na dietach się nie znam. To znaczy tak, tylko na końcu był ten slajd odnośnie diety i powiedział pan, że do niego wróci. Nie, ale też dałem komentarz, ponieważ z moich doświadczeń zawodowych większość pacjentów z bezsennością unika jedzenia i picia płynów wieczorem, bo się boją najczęściej wstawania. I to jest błąd. Znaczy ja, wie pan, jako niespecjalista od diety widzę dwa błędy. Pierwszy błąd to jest taki, że ludzie się obżerają na noc i wtedy się będą kiepsko spali, bo przewód pokarmowy nie śpi. Jako jedyny w nocy nie zasypia i musi trawić, a drugi, że w ogóle nie jedzą i wtedy wybuda głód albo pragnienie. Czyli ja, wie pan, na przykład dlatego zbieram wywiad, pytam, kiedy pan, pani je kolację, co na tą kolację jest, prawda? I to ma być zrównoważone. Jeśli pacjent je kolację o 18, to powinien sobie potem o tej 22 coś lekkiego zjeść. Takie mam zdanie, a koło łóżka postawić sobie szklankę z wodą. Tak zalecam. Natomiast co ma jeść, to pan może powiedzieć, jak pan wie, bo ja nie wiem. Mówię, były prace naukowe, to ja podpowiadałem, że jaki rodzaj diety, karmienie czym daje efekty, ale moim zdaniem wyniki są niejednoznaczne. Nie poznałem żadnej pracy, która by kontrolowała sen polisomnografią, mówiła tak, że jak jem czerwone mięso, to śpię lepiej, a jak jem białe, to śpię gorzej. Takich prac nie znam, przynajmniej nie znalazłem. Dziękuję. Dzień dobry, ja chciałem zapytać się o bezpieczeństwo. Na przykład kiedyś dzieciom się śpiewało, opowiadało, czy to ma wpływ? I jaka jest różnica na przykład, co pan powiedział, że czas się skraca, co tam badania, 20 to, że coraz krócej ludzie śpią, że wie pan, kiedyś średnia długość studu było mniej więcej 7-8 godzin dni robocze, nawet w Polsce, bo ja takie dane mam. Pierwsze badanie zrobiłem na początku lat 90. i wtedy Polacy sypiali około 7-8 godzin w dni robocze, 8-9 dni wolne od pracy. To jest taka ciekawostka, że wszyscy w dni wolne od pracy sypiamy godziny dłużej. Badania sprzed kilku lat pokazały, że w dni robocze sypimy 6-7, a w robocze, a wolne 7-8. Czyli na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce średnia długość snu się skróciła o godzinę. O to chodzi, że mniej czasu przeznaczamy na sen. Natomiast drugie pana pytanie o bezpieczeństwo, znaczy nie wiem, wie pan, znaczy ja uważam, że ten rytuał, czyli właśnie bajeczka, jest bardzo dobra, to jest jeden z dobrych metod, bo to powoduje wyciszanie dziecka. Wie pan, małe dzieci mają duży opór przed kładzeniem się spać, bo to jest taki rodzaj wyłączania się, prawda? Dziecko musi mieć bliski kontakt z rodzicem, wizualny, wzrokowy, a sen ten kontakt zrywa. Więc jak rodzic jest blisko, no to oczywiście dobrze, że to sprzyja moim zdaniem zasypianiu. Ale jeśli ten kontakt jest za bliski albo za długi, wie pan, wśród moich pacjentek z bezsennością mam takie panie, których synowie mają 19 lat i dalej one śpią z nim w jednym łóżku, by się synek boi, prawda? 1,90 m wzrostu. Także to jest już moim zdaniem patologia. Dzień dobry, ja mam pytanie. W ilu procentach według pana poduszka i materac ma prawidłowy wpływ na sen? O co pan pytał? Chodzi mi, w ilu procentach według pana poduszka i materac ma wpływ na sen? Znaczy na pytanie o procent prawnie odpowiem, bo nie znam żadnej dobrej pracy naukowej, która by to potwierdzała. Natomiast lekarska wiedza mi podpowiada, że to zależy od tego, jaki... Znaczy nie pan, jak człowiek jest młody, to śpi wszędzie, prawda? Jak widzę młodych ludzi, to śpią na plaży na Karimacie, to śpią dobrze. Osoba w moim wieku mająca trzypiętrową dyskopatię z wyrodnienia różnych stawów, to ma znaczenie kluczowe, ale to jest moje jednostkowe doświadczenie, więc myślę, że wtedy tak. Także ja panu jako naukowo nie odpowiem. Mogę tylko dla ciekawości państwu powiedzieć, bo bywałem zapraszany na programy, kiedy właśnie to było problemem, jaki materac, jaka poduszka. Zwykle koło mnie występował na przykład w telewizji jakiś specjalista od materacji, specjalista od fizykoterapii. Wie pan, strasznie mądre rzeczy mówili. Wie pan, gdzie jest jakieś wyrodnienie, tu sztywniej, tu mięcej, tu tego. Ja tego nawet nie rozumiałem. Ja wiem tylko po sobie, że jak mam dyskopatię szyjną, to ja na przykład śpię na takim dużym wałku, jak wie pan, kiedyś zakonnicy spali na kamieniu, to jest mi najlepiej. Na płasko nie jestem w stanie spać, bo mnie wtedy budzi drętwienie albo lewej, albo prawej połowy ciała, zależy na którym miejscu burzę. Ale to jest moje jednostkowe doświadczenie. Natomiast moim zdaniem materac ma kluczowe znaczenie.
ma kluczowe znaczenie, ale wie pan, jaki poziom twardości, jakie strefy, jeśli pan się na tym zna, to nie, nie. podzieli, bo ja nie mam zgadza się. Pod siebie dopasowuję po prostu. U mnie musi być sztywno, twardo. Jak pamiętam, kiedyś jakiś hotel, gdzie takim miękkim się położyłem, wie pan, musiałem ten materiał ściągnąć na desce po prostu się położyłem i wtedy przespałem. Ma pan rację, ma teraz się dobiera do wagi, do schorzeń, dokładnie. No, jak jest za twardy, to drętwieją ręce, prawda, i tak dokładnie dalej. Dokładnie tak jest. Także ja myślę, że też dlatego badań nie ma, bo ciężko dobrać jednorodną grupę, która by to samo skorzenie, prawda? Wiesz, jaką grupę 100 połamańców z jednym, no to ciężko znaleźć, prawda? To jest problem. Dziękuję. Witam. Mam taką prośbę o poradę, bo może to nie jest choroba, jak pan powiedział, ale ja mam kłopot taki, że śpię około 9 godzin. I wydaje mi się, że pół życia prześpię i mogłabym więcej rzeczy zrobić. I widziałam, że zwiększona aktywność w porach wieczornych może by mnie położyła, wysłała później spać. Natomiast proszę mnie o 20 nie wysyłać na fitness, bo jestem już zmęczona. Natomiast jakaś taka rada, żeby spać krócej, bo by mi trochę to ułatwiło życie. Znaczy ja pani powiem, to jest właśnie tak, jak pani Hanna mówiła, tu ja już tutaj nie udzielę pani rady dla pani, mogę pani sobie poradzić, że pani się zgłosiła do poradni zaburzeń snu, no jest bezpłatna w ramach NFZ-u, bo 9 godzin rzeczywiście pani się już ociera o granicę hipersomni, czy ona jest niebezpieczna dla pani zdrowia, musiałaby pani sprawdzić. Natomiast tak, najpierw trzeba zobaczyć, czy to nie jest u mnie cecha genetyczna. Pamiętacie państwo, tam byli short sleeperzy, long sleeperzy. Są tacy ludzie. Jeśli pani matka spała 90 godzin, pani ojciec spał 90 godzin, pani babcia spała po 12 godzin, to pewnie pani taka jest. I to znaczy dla mnie to jest pewna skaza, dlatego że jak się nawet porównuje ludzi, którzy śpią 9 i tych, którzy śpią 5, to i ci mają 2 godziny snu wolnofalowego, tylko osoby o długim śnie po prostu wolniej sen pogłębiają, wolniej spłycają. Ci krótko śpiący szybko pogłębiają, szybko spłycają. Raz miałem pacjentkę z bardzo długą hipersomnią, która miała cykle snu 200-minutowe, czyli ona po 600 minutach dopiero przespała swoje 3 cykle. A czwarty to było 800 minuta i 1000 minuta, więc to strasznie to było długo, więc należałoby to sprawdzić. Więc jeśli pani kiedyś spała normalnie, prawda, a teraz pani się sen wydłużył, to już jest choroba i to warto sprawdzić, bo wtedy na początek to zaczynamy od diagnostyki bezdechów. Pani oczywiście nie jest otyłym facetem po 50, więc, ale być może pani ma jakieś alergie, może pani ma jakieś zaburzenia w obrębie górnych dróg oddechowych, to od tego bym zaczął diagnostykę, jeśli to się nagle nasiliło. Chyba tak postępowało z wiekiem. Bo ale wiem, dzisiaj miałem pacjentkę 24 lata, mówię, odkąd pamięta, od dzieciństwa, od szkoły podstawowej, zawsze spała po 10-12 godzin na dobę. Teraz śpi 9, więc można powiedzieć, że to jest norma. Także tak należy na to patrzeć. Więc niech pani najpierw wykluczy, czy nie jest to cecha genetyczna, a jeśli by się okazało, że to się jednak nasiliło z wiekiem, to najpierw by zaczął od sprawdzenia zaburzeń oddychania, a potem do nas do poradni. By się okazało, że pani bezdechów nie ma, to proszę przyjść i wtedy się zastanowimy, w jaki sposób możemy pani ten sen skrócić bez krzywdy dla zdrowia. Dobrze, to chyba się poradzę, chociaż z tego, co pamiętam, to rodzice zawsze spali i uważałam, że... Ale czy długo spali? Oni długo spali. No to bo pani ma taką skazę. A dzieci to... pani ma? Słucham? Dzieci pani ma? Tak. I też tak śpią? Syn tak, córka nie. No to dobrze. No to pewnie... To ma szczęście. No dobrze, dziękuję bardzo. Pięć, sześć. Wystarczy. Dzień dobry. Mamy takie pytanie. Czy jest jakaś metoda, dzięki której można się uczyć przez sen? Na przykład słuchając czegoś? Znaczy ja powiem, zależy, co pani rozumie po swoim uczyć się. Znaczy przyswajać informacji nowych nie można, nie da się, dlatego że mózg jest nieprzytomny, niczego nie przyswaja. Także znane metody wśród względów medycyny, czyli książka pod poduszkę nie powoduje, że ta wiedza będzie wpływała do głowy, ale sen jest jedynym momentem, kiedy się pani utrwala. Ja już tego państwu nie mówiłem, bo i tak tutaj wszyscy się niecierpliwi, pani wie, miny mi spali, prawda, tutaj dlatego ja się skracałem, ale we śnie sen REM służy właściwie utrwalaniu pamięci. Czyli ja przed snem dostarczę do mózgu różne informacje, to Sieremon się poukładają. Co państwo doskonale wiecie, jest takie powiedzenie, że jak mam jakiś problem, to się muszę z nim przespać, prawda? W historii nauki państwo będą lepiej ode mnie wiecie, że sen dał różne rozwiązania, czyli prawda, układ kresowy pierwiastków, budowa pierścienia benzenu, dlatego że sen służy jakby, mówimy o utrwalaniu pamięci, ale to jest szerszy proces, w ogóle porządkowaniu tego. Dlatego, że jak państwo wiecie, mózg ma ograniczoną pojemność, więc nie da się wszystkiego zapamiętywać i kiedyś trzeba stare informacje rzucać w to miejsce, stawiać nowe. To wszystko się dzieje głównie we śnie.
czyli Państwo w czuwaniu dostarczacie informacje, a potem w czasie snu mózg sobie to wszystko pomału układa. To jest i zaleta, no bo ja nie muszę wtedy tracić czasu, poza tym, że muszę mieć czas na spanie, ale też pewna wada, dlatego że pewnie zwłaszcza studenci łapali na tym, że czasem jest tak, że na przykład zapamiętujecie rzeczy, które wydają się bez znaczenia, a nie jesteście w stanie zapamiętać jakichś rzeczy, które się Wam wydaje ważne, bo mózg uznał inaczej. Tą ważną uznał za zbędną, no bo jakim się kryterium mózg, znaczy, bo jak Państwo sądzicie, jakim kryterium się kieruje mózg, co warto zapamiętać? Co jest niezbędne do przetrwania, prawda? To jest jego kryterium. Zapamiętuje co zwiększa jego szanse na przetrwanie ewolucyjne, prawda? Jeśli Państwo dostarczycie jakąś wyrafinowaną wiedzę filozoficzną albo jakąś tam inną, to on może uznać to za zbędną, niczego niepotrzebną, prawda? To po co to zatrzymywać? Także odpowiedź jest i tak, i nie. Przez sen się niczego nowego nie nauczymy, ale sen powoduje integrowanie tej wiedzy, którą w sobie mamy. Dziękuję. Dzień dobry. Ja mam pytanie, jak na sen wpływa długie wpatrywanie się przed snem w ekrany smartfonów? To dobre pytanie, bo to jest jakby najnowszy taki konik do badań. Jak Państwo się domyślacie, problem wynikł z technologii, prawda? Dlatego, że do moich czasów nie było w ogóle smartfonów, pierwsze komórki to były zwykłe ekrany. Znaczy u ludzi młodych to powoduje zaburzenia snu i to ewidentnie, znaczy od tego zaczęto. Obserwować, że u coraz więcej młodych ludzi, nawet dzieci, ma problemy ze śnięciem. Ja zacząłem to analizować, się okazało, że w tej chwili prawie wszyscy młodzi ludzie wchodzą do łóżka z jakimś tam smartfonem, tam device'em, pamiętam jakąś taką audycję, że zwykle wchodzą z dwoma nawet tak naprawdę do łóżka. I światło niebieskie jest sygnałem, mówiłem Państwu, światło reguluje zegar, zgaszenie światła, czyli czerwone i zgaszenie to jest jakby włączenie zegara do spania, białe światło mam włącza czuwanie. Jeśli wchodzi się do łóżka z niebieskim światłem, jest to fałszywy sygnał, że jest dzień, w związku z tym są problemy po tym zaśnięciem. Także no, czy u ludzi w starszym wieku to już może aż takiego wielkiego znaczenia nie ma. Dobrze, może ja pozwolę sobie te pytania przedstawić, które tutaj dostałem. Dzień dobry, mam pytanie na temat pierwszej części wykładu. Czy czynniki zewnętrzne poza dźwiękiem, takie jak zapach, znacząco wpływają na jakość snu? No ciekawe pytanie. Mogę odpowiedzieć tak, no, prac naukowych za wiele nie ma. Badano wpływ takich czynników jak temperatura i to mogę Państwu powiedzieć, że na przykład najlepiej się śpi w temperaturze 18-20 stopni. Natomiast problem zapachów bardzo często pada, ale głównie u kobiet. To znaczy, jak ja na przykład rozmawiam z kobietami, co im przeszkadza w zaśnięciu, to bardzo często pada problem takiego nieprzyjemnego zapachu, że często na przykład wydzielanego przez partnera. I to jest dramat, muszę powiedzieć. To rzeczywiście jest to kłopot. To tak mogę powiedzieć. Natomiast no, generalnie tutaj, jeśli to jest w ogóle dobre pytanie o te czynniki zewnętrzne, bo uważa się to, co się bada, że największym, najsilniejszym czynnikiem jest światło i hałas. Ja Państwu mówiłem o takim przykładzie, kiedy mnie na przykład nie wybudza przejeżdżająca ciężarówka, ale oczywiście jeśli w mojej sypialni jest zbyt dużo światła albo jest zbyt duży hałas nawet tła, to może to spłycać sen, tak jak bezdech czy nieokresowe ruchy kończyn. Ja śpię te 7-8 godzin, więc niby jest wszystko dobrze, ale mój sen jest troszkę spłycony. Ja sobie mogę nawet tego nie uświadamiać. Także wtedy, kiedy ja mam problemy ze snem, to wtedy warto zadbać o wyciszenie sypialni i o zaciemnienie sypialni. Mogę Państwu powiedzieć, że na przykład nasza pracownia badań snu jest jakby kompletnie ciemna. Także tam jest tak to zaciemnione, że w ogóle nic nie widać, prawda? Bo z tej ręki nie zobaczę. I jest też całkowicie wyciszona, na ile się oczywiście da w szpitalu. Łącznie nawet ma nawet założoną klatkę Faradaya, czy jest nawet wyciszona elektrycznie, jak nie ma pola elektromagnetycznego w środku. I no, pacjenci generalnie z tym bardzo dobrze śpią. Na początku wykładu podało Pan, ile czasu śpią ludzie w różnym wieku, ale dopiero od 16 roku życia, jak to wygląda ludzi młodszych. No, ta krzywa rośnie dalej. Mówimy o tym, że niemowlę śpi około 16 godzin na dobę, potem ta krzywa stopniowo maleje, czyli powiedzmy dziecko w wieku szkolnym 10-12, zwykle podzielone na dwa kawałki. Czyli powiedzmy 8 godzin snu w ciągu nocy i 2 godziny, 3 godziny w ciągu dnia. Potem w wieku licealnym jest to około 8-9 godzin, na studiach około 8 godzin, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o długość snu. Polecam przy okazji lektury, ja mówiłem o tym, że na stronach Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, to jest AASM, są też takie bardzo fajne slajdy, które pokazują, jak to wygląda w różnym wieku. Dlaczego małe dzieci potrafią stawać o 5, a z wiekiem im to przechodzi? No właśnie, przed chwilą odpowiedziałem. Dlatego, że dziecko, jak się w ogóle rodzi, nie ma w ogóle rytmu snu i czuwania. To jest oczywiste, bo no, Państwo kojarzycie, jak wyglądał sytuacja zewnętrzna w macicy. No, jednolita, prawda? Jeśli chodzi o światło i tak dalej. W związku z tym
tym dziecko ma rytm taki, że tak sen czuwanie. Te cykle snu u dziecka trwa jakieś 45 do 50 minut, więc jest to bez przerwy na okrągło. Dopiero uważa się, że około roku ten cykl robi się półtora godziny jak u dorosłego i pojawi się pierwszy wyraźnie dłuższy sen. Czyli na przykład dziecko w tym czasie może wygenerować 6-7 godzin snu nocnego w naturalnych warunkach, no bo oczywiście jak się dziecko tam nafutruje sztucznym mlekiem, czymś jeszcze, to może być przytute LGN-ami spać 12 godzin, ale to nie jest naturalne. Dziecko na przykład na piersi będzie spało tak około 6 godzin w nocy i potem ze 2-3 razy po 2-3 godziny w ciągu dnia. Dopiero wydaje się około 3-4 roku życia, czasem 5, mamy już ten sen nocny w jednym kawałku. Tak to wygląda i wtedy może pospać dłużej, aczkolwiek na przykład tak a propos, tutaj pytała mnie pani o to krótko, długo śpiące, skojarzyłem, teraz miałam pacjentkę, która jest typową sową, czyli wstaje o 9, urodziła dwójkę dzieci, z których właśnie jedno wstaje regularnie 5-6, a drugie koło 9, czyli jedno liczyło chronoty po ojcu, drugie po matce, także być może dziecko z tego pytania będzie się budziło o 5 zawsze, jeśli jest typowym skowronkiem. Jak radzić sobie ze zmianą strefy czasowej na przykład w podróży do USA? No to jest proste, to jest podróż na zachód, więc ja idę spać w dzień 3 godziny później, zalecając są takie. Oczywiście podstawową metodą łagodzenia jet lagu jest przyjmowanie melatoniny. Jeśli lecę na zachód, zaleca się jej przyjmowanie na miejscu, prawda? Bo to jest tak, że ja tutaj powiedzmy chodzę spać około 23-24, tam chodzę spać 3-4. Więc tam sobie jak tylko zalecę, biorę sobie melatoninę trochę wcześniej i w ciągu 2-3 dni tą porę melatoniny dopasowuję do tamtejszego spania. Jak lecę na wschód, jest trochę trudniej, bo zaleca się, że trzeba cofać pory snu. Więc zaleca się, by już tutaj w Warszawie pójść spać troszkę wcześniej z melatoniną, w samolocie wziąć jeszcze 2 godziny wcześniej i na miejscu wziąć kolejne 2-3 godziny wcześniej, czyli zgodnie z wieczorem już tam, gdzie jestem, typu Japonia, Australia. Dzień dobry, w jaki sposób leczy się o mamy, halucynacje, lęki nocne? No, to skomplikowane pytanie. No leczymy, to tak powiem, że leczymy. Nawet dzisiaj miałem pacjentkę, która ma mamy przesenne i paraliż przesenny. Trudno mi odpowiedzieć, no zapraszam do poradni, to wtedy się za tym zastanowimy, jak to leczyć. Oczywiście zawsze jak w medycynie, jeśli występują tego typu objawy, to na początek robimy diagnostykę, czy tego typu objawy wymienione tutaj przez naszą słuchaczkę nie są objawem narkolepsji. Jeśli nie, to potem zastanawiamy się, z czego one wynikają. On na przykład mogę tutaj zaskoczyć pewnie tutaj naszą mówczynię albo Państwa, że czasami takie objawy wynikają na przykład z zaburzeń lękowych. No ale to, mówię, wymaga już jakby oddzielnego badania. Dwa pytania. Czy choroba Hashimoto może wpłynąć na jakość snu? No, nie jestem endokrynologiem. Jeśli dobrze rozumiem, choroba Hashimoto to jest związane z tarczycą, prawda? No, przy to... No tak, wiem, trochę sobie żartowałem. Znaczy, ja powiem, z czego wynikał żart. Dla mnie, wśród moich pacjentek, czyli do mnie trafiają z reguły osoby pobudzone z zaburzeniami lękowymi, wszystkie mają wysokie TSK, wszystkie jak leci i wszystkie mimo nadpobudliwości, czyli o klinicznych objawów na czynności tarczycy, dostają hormon tarczycy, co dla mnie jest absurdem. Mówię o moich pacjentkach. Według mojej wiedzy psychiatry, neurofizjologa, przewlekły stres, o którym tutaj Państwu opowiadałem przy okazji bezsenności, powoduje stymulację podwzgórza, podwzgórze stymuluje przysadkę, a przysadka wydziela te wszystkie tam TSH, a TSH stymuluje wydzielanie hormonu tarczycy. Jeśli mam stres przewlekły, ta przysadka cały czas wydziela TSH, TSH cały czas drażni tarczycę i w związku z tym tarczyca w końcu się robi zapalona i przestaje produkować. Czyli w sekwencji na przykład zaburzeń lękowych jest tak, że do początku pacjentka ma wyraźne objawy nadczynności tarczycy, że lęk, niepokój i tak dalej i to widać po niej. Jak już ta tarczyca się wystrzela, porobią się różne guzki, porobią się różne torbiele, ta tarczyca przestaje wydzielać. Jest taki etap kilkuletni, kiedy moje pacjentki z lęki mają wysoki poziom TSH i prawidłowy poziom hormonów FT3, FT4, są wyraźnie pobudzone jak to w lęku i dalej są futrowane hormonami tarczycy, czego nie rozumiem. Wracając do pytania tutaj naszej słuchaczki. Rzeczywiście jest tak, może powiedzieć, że to było dość charakterystyczne 20-30 lat temu, jak zaczynaliśmy swoją praktykę i wtedy bardzo często było tak, że u pacjentów z bezsennością rozpoznawaliśmy nadczynność tarczycy, a u pacjentów z nadmierną sennością niedoczynność tarczycy. Wtedy żeśmy rutynowo wręcz oznaczali, no wtedy być może wiedza o Hashimoto tarczycy była taka powszechna. Pamiętam, że wtedy, jak zaczynałem swoją karierę w poradni, myśmy każdemu pacjentowi rutynowo oznaczali poziomy hormonów tarczycy i się okazywało, że mówię, ta nadmierna senność wynikała z tego, że mieli niedoczynność, podanie hormonu tarczycy ich leczyło, a bezsenność była związana z nadczynnością, podanie metizolu powodowało, że się uspokajali. Teraz po tych 20 latach z tą tarczycą się pojawiły takie dziwaczne rzeczy, że nie chcę być złośliwy, ale czasami jest tak, że pacjentce daje leki przeciwdepresyjne i się hormony stabilizują. Więc niech pani się poleczy, powiedzmy 5-6 miesięcy jakimś lekiem przeciwdepresyjnym, przeciwlękowym, niech pani sobie wtedy zrobi, poziomy hormonów się okazuje, że nagle są prawidłowe. To jest moje doświadczenie psychiatry. Czy nasilenie przewlekłego bólu głowy po przebudzeniu może wskazywać na złą jakość snu? Na przykład może wskazywać na bezdech. Typowy w bezdechach jest budzenie się z bólem głowy, to tak mogę powiedzieć.
Natomiast no, pewnie wymagałoby to dalszych badań. No i kolejne pytanie, czy ponadprzeciętna długość czuwania, ponad 20 godzin aktywności w pracy może wpłynąć na organizm tak, że zasypienie będzie utrudnione? No tak, zdecydowanie tak. Znaczy oczywiście zależy, jak często mi się takie epizody zdarzają. Jeśli ja tak pracuję przez kilka dni w tygodniu, to prędzej czy później zapłacę to cenę w postaci zaburzeń snu. Jak ułatwić zaśnięcie? Wprowadzić regularne pory pracy i snu. To nie ma innego rozwiązania. Jak na sen wpływa występowanie migren? No chyba różnie. Czasem jest tak, że ból utrudnia zaśnięcie, a czasem jest tak, ja pamiętam z tego czasu miałem migreny, to po tej migrenie zasypiałem i spałem całą dobę na przykład. Także tutaj trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. Jak na to pytanie? Pacjenci z Hashimoto ciągle zgłaszają senność pomimo wyregulowanych hormonów. Czy powinno się utrzymać zalecenie 7-8 godzin na dobę, kiedy pacjenci potrzebują 9? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że jedyną metodą pogłębiania snu jest skracanie pór snu. To nie ulega wątpliwości. 8-9 godzin jest dowodem na to, że albo pacjent śpi płytko i wtedy należałoby usuwać przyczyny, no albo ma depresję. W jaki jest sposób zwiększyć stwarzanie snu głębokiego? Właśnie powiedziałem, poprzez zwiększenie wysiłku fizycznego w ciągu dnia i skracanie pór snu. To są jedyne skracanie pór snu. Ja muszę Państwu powiedzieć tak, że nie wiem, kilka lat temu, 2-3 lata temu, jacyś dziennikarze mnie zaczepili pór snu. Zaczepili mnie, bo takie badania się były opublikowane na portalu BBC, że wśród grupy studentów, czyli młodych ludzi, podzielili studentów na dwie grupy, z których jedna spała 8 godzin, druga spała 6 godzin i chyba, nie pamiętam, tam była obserwacja chyba kilku tygodni, a powiedzmy 4, 5, 6 tygodni i po tych kilku tygodniach ta grupa 6-godzinna, z mnie umownie, była w dużo lepszej kondycji psychicznej i fizycznej niż ta grupa 8-godzinna. I to ich zaskakiwało, dlaczego tak się dzieje. No i odpowiedź jest prosta, dlatego że ta grupa 6-godzinna miała wyraźnie głębszy sen, bardziej regenerujący. Bo wtedy czuwanie było 2 godziny dłuższe i wtedy w związku z tym ten sen był wyraźnie głębszy. To jest jedyna udokumentowana metoda pogłębiania snu, dlatego jak Państwo może zauważyli, w tej bezsenności my pacjenta wypędzamy z łóżka, to odpowiadam tutaj na tej sali. I dlatego uważam, że leżenie w łóżku 9-10 godzin ze snem bez snu nie jest generalnie zdrowe, to raczej odradzamy. Tu na wszystko odpowiedziałem z tych pytań. Jeszcze coś się narodziło? Dzień dobry, ja mam takie pytanie, ponieważ zdarza mi się zasnąć po południu, tak chcąc, nie chcąc, jeśli śpię więcej niż 30 minut, to później, kiedy wstanę, czuję się taki bardzo ociężały, jestem rozkojarzony, w ogóle nie mogę się na niczym skupić przez godzinę, przez pół godziny, czasem dłużej. I czy jest to powszechne i czym to jest spowodowane? Tak, jest to spowodowane tym, że, znaczy, wiemy, pierwsza obserwacja to jest taka, że pan chyba ma jakieś problemy z deficytem snu nocnego, taka luźna obserwacja. Dlatego, że normalny człowiek, który się wysypia w nocy, no nie jest w stanie aż tak długo i tak głęboko zasnąć w ciągu dnia. A nie wiem, czy pan pamięta te hipnogramy. Jak się śpi pół godziny, to się śpi z tym płytkim. Jak się śpi trochę dłużej, to pan wchodzi w sen głęboki. A wbudzenie z tego głębokiego jest już bardzo trudne i trochę trwa. Dlatego my zawsze zalecamy, żeby ta drzemka nie trwała dłużej jak 15-20 minut, to powiedzmy do pół godziny, zależy jak to szybko zasypia, żeby nie osiągać tego głębokiego snu. Mówię o drzemce w ciągu dnia. Zupełnie co innego to jest sen nocy, tam zależy na tym głębokim śnie. Zresztą powiem panu tak na marginesie pana pytania o tą drzemkę, to też jest odpowiedź na pytanie na przykład, dlaczego czasem wstaje rześki, a czasem staje ociężały. Zależy kiedy się budzę. Jeśli ja się budzę niezgodnie z zegarem, budzę się na budzik sztucznie. Jeśli budzik dzwoni wtedy, kiedy jestem tym śnie non-REM, to będę zawsze stał spowolniały. Jak się będę budził w śnie REM, to staję natychmiast rześki, czyli prawą nogą. Rozumiem, czyli na przykład jeszcze takie dodatkowe, czyli korzystanie na przykład z takich kalkulatorów snów, które są w internecie, czy to może pomóc, żeby określić tak mniej więcej, o której godzinie się wybudzić, tak, żeby... Dokładnie tak, te wszystkie urządzenia, tak jak to jest oparte na akceleratorze i on wykorzystuje to zjawisko, że jak czuwam, to się ruszam, jak śpię płytko, to się mniej rusza, jak jestem REM, się w ogóle nie ruszam. I on to rozpoznaje. I on w tym momencie budzi pana wtedy, kiedy pan jest kompletnym bez ruchu, czyli we śnie REM. I wtedy budzi się łatwiej. I takie ostatnie odnośnie świadomego snu. Sam nigdy tego nie doświadczyłem, ale słyszałem, że jest to, niektórzy twierdzą, że jest to niezdrowe, ponieważ mózg jest wtedy w większej aktywności niż podczas normalnego snu. I czy to jest prawda? Znaczy, wie pan, no, generalnie w ogóle we śnie mózg jest w bardzo dużej aktywności. Natomiast ja powiem tak, no. To pan teraz zadaje pytanie psychiatrze. No nie ma czegoś takiego jak świadomy sen. Co ja powiedziałem w pierwszym zdaniu? Sen to jest spontaniczna utrata świadomości, prawda? My jako psychiatrzy nie zajmujemy się omamami, jak pacjent mówi, pan, mamy człowieka, który mówi, pan, no śniło mi się w nocy, że biegałem, latałem, rozmawiałem z wujkiem nieżyjącym, prawda? No fajnie, no wiadomo, sen. I teraz jak przyjdzie pacjent, powie pan, ja czuwałem, rozmawiałem z wujkiem nieżyjącym, no to będzie omam, no może schizofrenia.
mimo że mówi o tym samym, tylko dlatego, że wtedy spał i to może wystąpić, a jak nie śpi i czuwa i widzi jakieś postacie, słyszy jakieś postacie, to już jest nienormalne. To już jest normalny omam nieprzysenny. Oczywiście, wie pan, dla mnie te wszystkie marzenia na jawie, te sny świadome, to jest jakaś, wie pan, jak w tym incepcji, to jest jakaś w ogóle dziwna spekulacja. No. Ja tego zjawiska nie badam, bo to nie jest sen, więc nie chcę dużo się na tym zajmować, natomiast jeśli chodzi, mówię, jeszcze raz powtarzam, definicja snu to jest utrata przytomności i w tym mózgu nieprzytomnym się mogą zdarzyć różne rzeczy, które pokazywałem w tym także, różne omamy przysenne. Oczywiście mogą się pojawić na granicach. To było takie pytanie, czy tam jak leczymy omamy przysenne, kiedy człowiek się na przykład budzi i tak naprawdę już widzi pokój, ale potem tam biegają jakieś postacie po tym pokoju, że kwiatek rośnie, na przykład spadają cegły z sufitu, chociaż sufit mam drewniany, prawda, cytuję pacjentkę, to jeszcze jest, jakby to są patologie związane z tym procesem zasypiania, budzenia. Na tych granicach coś w tym mózgu nie zatrybiło i się takie rzeczy zdarzają. No już jak się obudziłam, to już zniknęły te trzy psy, które latały, już ten pan sobie z pokoju poszedł, już gęste powietrze nie uciska mi klatki piersiowej, cytuję dzisiejszą pacjentkę, już jestem normalna, prawda? Bo, a tam to był tylko sen. No to wie pan, jest mi przykro, bo pewnie znaczy, że go zarodziłem, albo jako lekarzowi od snu jest fajnie, bo znaczy, że zrelaksowałem, prawda? Znaczy, tak, no jest to drzemka, no ale zasięcie, wyłączenie świadomości. Znaczy, pan powiem, no jeśli to jest między 14 a 16, to jest normalne, prawda? Jak ja tak chcę uświadomić, to czasami dobrze jest na wykładzie, jak pacjent nie tylko, człowiek nie tylko widzi, nie tylko słyszy, ale też doświadcza tego. Tak mówię studentom, sobie wyobraźcie teraz, jest godzina 15, siedzi po lanczyku, światło zgaszone, wygodny fotel, ktoś tak przynudza, no to kto zaśnie, no wszyscy zasypiają. No nie ma siły, nie ma wtedy szansy powstrzymać się od spania, prawda? To jest typowe, bo to jest ta pora senności. Oczywiście jeśli w sytuacji takiej, kiedy inni nie śpią, prawda, a jeden przysypia, no to raczej to świadczy, że on ma jakiś problem, nie ja przynudzam. Jak cała sala śpi, ja wtedy sobie skracam wykład, prawda, bo to też jakby mam taką interakcję. No, tu pozwoliłem sobie gadać godzinę, dwie godziny, a nie godzinę, bo widziałem, że państwo nie uciekacie, więc stąd dlatego pozwoliłem sobie przedłużyć ten wykład. Ale to może świadczyć najczęściej o deficycie snu nocnego. Czy z jakichś powodów się gorzej wysypiam w nocy. Czy dlatego się wysypiam, bo nie mam czasu, bo mi ktoś hałasuje, czy dlatego, że może mam te zaburzenia oddychania i śpię płycej, może dlatego, że mam jakiś wyższy poziom wzbudzenia, bo się cały czas martwię, czy pracy nie stracę. Różne mogą być powody. Najczęściej ta senność w ciągu dnia jest objawem niedoboru, czy jakby egzogenny niedobór snu, tak to się fachowo nazywa, czyli za mało się wysypiam w nocy i wtedy mogę zasnąć w każdej sytuacji monotonnej. Czy na wykładzie, czy w autobusie, czy w tramwaju. Tak na marginesie pana pytania, my tym różnicujemy taką senność, poziom taką naturalną, którą pan wymienił, od patologicznej, bo jeśli ja zasypiam w czasie wykładu, no to pół biedy, prawda? Kiedyśmy dyskutowali, czy na przykład jak ktoś zasypia na meczu Polskiej Ligi, to jest patologiczne czy naturalne. I zdania były podzielone, prawda? Na meczu Barcelony raczej nikt nie zasypia, ale na meczu Polskiej Ligi może zasypiać, ale ktoś zasypia w czasie posiłku, prawda? W czasie rozmowy i nagle mi opada głowa, prawda? I jem i nagle mi nos pada w talerz, czy w czasie prowadzenia samochodu, to już jest patologiczna senność. To już jest jakaś choroba. Jaka? No to trzeba by podiagnozować. Że pani nie ma problemu z zasypianiem. To chyba dobre. No, znaczy, znowu, to trochę tak jak mówiłem o tej patologicznej senności. Jeśli ja zasypiam, ale się zdążyłam położyć, to super. Jeśli ja na przykład zasypiam jadąc rowerem i przez to spadam do rowu i sobie łamię rękę, to jest nie super. No. Więc jeśli ja sobie stwarzam warunki, mój natychmiast zasypia, to jest sytuacja właściwie idealna. Jeśli na przykład się kładę, żeby oglądać telewizję, ale mimo to ja cały czas nie jestem w stanie utrzymać czuwanie i zasypiam mimo włączonego telewizora, to sobie trzeba rozważyć, czy to nie jest jednak jakaś patologiczna senność. Także to nie. Znaczy, bo samo zjawisko zasypienia natychmiast po położeniu jest czym, nad czym pracujemy z pacjentami. My dążymy do tego, żeby, no bo zdanie, państwo wiecie, kiedy kładę się spać, jak jestem śpiący, znaczy śpiący. Śpiący to znaczy, jak się położę do łóżka, to zasnę w ciągu 5 minut, czyli prawie natychmiast. I nad tym pracujemy. Ciekawe. No ciekawe, znaczy to pytanie jest, czy objawem czego są te powody? Czy to są objawem lęku, czy objawem hormonów, które jakoś uderzają? Trudno mi powiedzieć, trzeba by to sprawdzić. Mam pytanie takie, czy osoby przyjmujące psychotropy przy schizofrenii, czy muszą... Muszą spać dużo dłużej niż... Nie muszą.
Znam takie przypadki, że śpią po 14 godzin. To prawda. Ja próbuję, no to było. Ale nie muszą, tak? Nie. No ale nie dadzą rady wstać. Zależy, co biorą. Ja próbuję tak. Ja mam takie doświadczenie osobiste. Jak byłem młodym psychiatrą, to wtedy myśmy leczyli tylko fenaktylem, haloperidolem, tizercidą. To były takie zajzery, że się pacjenta usypiało na 14 godzin. Lat temu jakieś 15 zaczęły wchodzić na okres neuroleptyki nowej generacji. Począwszy od olanzapiny, która usypia, ale poprzez różne inne tam risperidony, kwadiapiny, które już mniej usypiają. I nagle ci pacjenci już zawsze cały czas spali po 14 godzin, teraz się budzą po 8. I oni mają problem, co zrobić z tym czasem. Mam pewną grupę pacjentów w poradni zaburzeń snu, właśnie pacjenci leczeni na schizofrenię od 20-30 lat, których teraz uczę, co robić z tymi dodatkowymi 3-4 godzinami, których już nie przesypiają. Ale powiem panu, ci pacjenci czasami ulegają, biorą sobie na noc 4 dizercyny i śpią, wracają do 14 godzin snu. No, jak tak są, to trudno. Ale to jest niezdrowe. Czyli wracając do pana pytania, ja nawet pacjentów przewlekle biorących neuroleptyki ze schizofrenią uczę zasad higieny snu. Żeby chodzili o stałej porze, wstawali po tych 6-7 godzinach no, i cieszyli się życiem dłuższym o te 5-6 godzin. Bo znam takie przypadki, gdzie właśnie chory chodzi spać o godzinie 2-3 i śpi do 16. Tak, to prawda. Tak, no też powszechnie takie przypadki znam, mówię, zwłaszcza z lat 80. Czyli to nie jest prawidłowe. No niezdrowe. Znaczy to tutaj nie rozpoznajmy hipersomni, bo ci pacjenci są permanentnie zatruci lekami. Także to jest jakby działanie lekowe, polekowe. Znaczy jeśli pacjent ma życzenie, że chciałby spać krócej, to mu zamieniamy mu leki na mniej pobudzające. Bo tak do Państwa wiedzy, schizofrenia to jest choroba, gdzie się podaje leki o działaniu tłumiącym, ale możemy jakby tłumić urojenia, nie tłumiąc reszty człowieka, prawda? Że on wtedy może mieć leki, które są przeciwpsychotyczne, niekoniecznie powodujące taki długi sen, o którym Pan mówi. Ale mówię, to różnie bywa, ja mówię, ponieważ ja się tym zajmuję, jakby mam pewną taką grupę pacjentów, dokładnie z tym problemem, który Pan opisał. Niektórzy pacjenci chcą coś robić i wtedy uzyskujemy efekty, niektórzy się poddają i wolą spać 14 godzin na dobę, bo dla nich życie niespecjalnie atrakcyjne. No to będę się trochę nie dziwię, no bo ciężko się żyje pacjentowi ze schizofrenią w Polsce, to nie ma tego zrozumienia, akceptacji. Tak. Pół godziny albo godzinę, to czy będę się czuł bardziej wypoczęty? No tak uważamy. Znaczy zalecenie jest takie dla pacjenta, że proszę wstać zaraz po przebudzeniu, najlepiej od razu wystawić twarz na światło, żeby był ten sygnał. I wie pan, to tak zabawne, jak to było lata 80, to pacjenta wysyłałem do kiosku po gazetę albo do sklepu po bułeczki, bo już jak nie kupił tego 6-7, to już o 8-9 nie było ani gazety, ani bułeczek, ani mleka, no teraz to już nie ma znaczenia, więc zachęcam, jak pani sobie weźmie kijki i sobie pójdzie na półgodzinny spacer tam na Pole Mokotowskie, na Górkę Szczęśliwicką, zależy gdzie pacjent mieszka. I uważamy, że to wpływa zdrowie. Już to pan powiem, no takie proste rady stosujemy, proszę, że nie dietetyczne, ale ponieważ wiemy, że światło reguluje, ruch reguluje, na przykład zalecamy pacjentowi, niech pan na przykład, nie wiem, idąc do pracy, wysiądzie przystanek wcześniej, przejdzie się powiedzmy te 15-20 minut. Jak pan wraca i pan wysiądzie dwa przystanki wcześniej, no pod warunkiem, że jest widno, prawda, no bo jak wysiądzie po ciemku w niebezpiecznej dzielnicy, to nie. I to też zwiększa mu wysiłek fizyczny, zwiększa naświetlenie. A jeśli na przykład wstałbym powiedzmy o 6, na 9 mam na wykłady, to lepiej, żebym już się nie kładł na te spać, jeśli spałem. Nie, znaczy, a o której się pan kładzie? No zazwyczaj koło 24 albo trochę po. No to 24-6 w pana wieku to trochę przykrótko, to są 4 cykle. Pan sobie może jeszcze wygenerować 5. Czy pan kładąc spać o 24, mógł pan spokojnie pospać do 7:30. Ale oczywiście to jest obligatoryjne. Jak pan wstaje o 6, jest panu dobrze, to super. Będzie pan miał życie trochę dłuższe o te 1,5 godziny. Dzień dobry, a ja mam pytanie dotyczące rozmawiania przez sen. Powiedzmy, przez sen. Ktoś zadaje pytanie, odpowiadam świadomie, a rano... Nie, jak przez sen, to nieświadomie. Znaczy, odpowiadam na to pytanie dobrze, a później tego nie pamiętam. Tak. Na przykład, gdzie schowałam coś. Rozumiem. No to i... tylko podziwiam pani bystrość. Sleep talking, czyli mówienie przez sen. Ja nie wiem, to chyba mignęło na tych slajdach. Jest to uważane za wariant normy. Znaczy to nie jest uważane za chorobę, dlatego że dość dużo ludzi gada przez sen, ale generalnie my zakładamy, znaczy to jest jedna z parasomni, prawda? Czyli pani przez sen robi rzeczy, których ludzie na ogół nie robią, prawda? Ludzie na ogół śpią, nie mówią. Natomiast uważam, że to jest wśród tych parasomni zwanych somnambulizmem, prawda? Czyli niektórzy ludzie gadają, niektórzy siadają, a niektórzy wstają i chodzą.
chodzą, prawda? Czyli innymi słowy, prawie każdy pacjent z somnambulizmem też gada przez sen, natomiast nie każdy, który gada, wstaje i chodzi. Można powiedzieć, to jest taka poronna postać somnambulizmu. Ja to się czasami śmieję, że jak nic więcej temu nie towarzyszy, no to jeśli nie będzie pani szpiegiem, no to nie może pani się tym nie przejmować. Autentycznie, jeśli raz miałem szpiega. Jeszcze z lat 50. on był rezydentem polskiego wywiadu w Stanach i gadał przez sen. To był dramat tego człowieka, bo się nikomu nie mógł przyznać, ani Amerykanom, ani swoim. Bo jedni i drudzy by go wyeliminowali, prawda? Więc on biedny tam ściągał sobie jakieś pierwsze walium ze Szwajcarii, się nafaszerował tym lekiem, żeby tylko nie gadać przez sen. Dziękuję. Także. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim panu doktorowi za tyle czasu poświęconego tutaj nam na ten przygotowanie i wygłoszenie wykładu. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że chcieliście być, zadawać pytania. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny wykład 18 kwietnia. Wszyscy życzymy Państwu dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrych snów. Jak pan doktor Michał Skalski w swojej książce powiedział, że zdrowy sen gwarantuje zdrowie człowieka, a jednocześnie zdrowie całego, przez to zdrowie całego społeczeństwa. Dokładnie, nie ma zdrowego człowieka i zdrowego społeczeństwa bez zdrowego snu. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na 18 kwietnia. Z tym Hashimoto, co to jeszcze można się zapisać? Proszę pana, tak, tylko nie wiem, czy tam jest ulotka na Nie ma. Ale to, czy pan choruje na chorobę Hashimoto? Żona? Tak. To proszę do mnie napisać, dobrze? Czy zadzwonić może? Może pan do mnie jutro zadzwonić rano? Tak. To ja panu wszystko podam. Czekaj. Dobrze.